Przejdziemy do konkretów, to jak zwykle, kochani, ważne techniczne pytanie. Powinniście mnie widzieć, powinniście mnie słyszeć, a wy będziecie się komunikować ze mną za pomocą czatu, na którym możecie pisać. Dlatego mam pierwsze zasadnicze pytanie, zanim powiem coś więcej. Czy mnie słychać? Bo to jest podstawa. Widać pół biedy, chociaż też by się przydało. Pytanie, czy mnie słychać? Widzę, że sporo osób jest na Androidzie, czyli rozumie, że jest tablet w użyciu. Ela, słychać, świetnie, fantastycznie. Dajcie jeszcze znać, proszę, od reszty, czy jestem słyszalna. Ola, witam. Super, Iza, świetnie. Fajnie, super. Dobrze, to jeszcze raz w takim razie Małgosia. Słychać, ale nie widać. To ja mam jeszcze pytanie, całą resztę pytam o potwierdzenie. Czy mnie widać, czy nie? To jeszcze tyle, bo musimy zdiagnozować, czy to jest mój problem, czy to gdzieś u Was. Dajcie znać, czy mnie widzicie. Wiecie, takie zombie z oczami po całym roku szkolnym, więc myślę, że łatwo zdiagnozować. Ola, widać i słychać, świetnie. Małgosia, w takim razie... Małgosia, jesteś na Androidzie, słyszysz mnie? Ciekawa jestem tak w ogóle, co widzisz. Ola, komputer, tak? Cały czas witam nowych. Super. Ja nie wiem, ale słuchajcie, no koniec roku. Myślałam, że nikt nie będzie miał weny twórczej i siły. A tu proszę, to właśnie chyba jest ten dobry czas. Myślę, że już zaczynacie tęsknić za pracą. Okej. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że Was jest dalej... Tnie głos. Bardzo się cieszę, że Was jest tak dużo i coraz więcej. Patrzę na mój internet. Wygląda na to, że u mnie jest... Będę co jakiś czas sprawdzać oczywiście. Joanna, dobrze. Słuchajcie, to może jeszcze raz. Powolutku, jeżeli tnie. Witam Was serdecznie raz jeszcze oficjalnie. Witam Was Sylwia z miasta Tychy na Śląsku. Witam Was tym bardziej gorąco w tym szczególnym dniu. I mam nadzieję, że dzisiejszy dzień był dla Was dniem udanym. Ja Wam gratuluję pracy w tym roku. No i cóż, no życzę przede wszystkim udanych wakacji, ale jeszcze na to będzie czas. Kochani, witamy się dzisiaj na webinarze przeznaczonym szczególnie dla Was. Aś, Jola, słyszy, widzi, super. Na webinarze przeznaczonym dla Was w ramach projektu Zaprogramuj Przyszłość, w którym uczestniczycie. I nie wiem, na jakim etapie jesteście, być może niektórzy już zakończyli, być może jeszcze kontynuować w nowym roku szkolnym. Kochani, kilka takich spraw technicznych. Znaczy, widzę, że część osób jest na... używa komputera, część z Was ma Android, czyli tablet. Dzisiejsze zajęcia będą zajęciami z wykorzystaniem programu Scratch. Myślę, że taka informacja do Was dotarła wcześniej i dzisiaj... Dobrze, będę się starała... Słuchajcie, mam informację, że się zacina. Będę się starała mówić dość wolno. Na razie widzę u mnie internet ok. Słuchajcie, czasami to... no widzicie, u niektórzy mnie bardzo dobrze widzą i słyszą. Czasami to są gdzieś problemy z internetem, jakby po obu stronach.
Ja postaram się to kontrolować cały czas, jednakże jeżeli będą takie sytuacje, że nagle coś u Was siądzie, to dajcie mi znać. Ja będę podczas naszego spotkania cały czas śledzić czat i starać się na bieżąco czytać i odpowiadać na pytania, które się tutaj będą pojawiać, dlatego czasami będę co nieco przerywać, żeby się wczytać właśnie w te Wasze informacje. Ale jeżeli coś mi umknie, to bardzo proszę, powtarzajcie śmiało, nawet po kilka razy, się nie gniewajcie, że ja akurat czegoś nie doczytałam. Będę starała się, żeby nasza praca szła spokojnie, wolno. Jeżeli trzeba będzie coś powtórzyć, to proszę, wołajcie. I teraz tak, sprawy techniczne. Jeżeli jesteśmy na Androidzie, czyli mamy system tablet, mamy system Android, a jesteśmy na tablecie, to kochane, obawiam się, że nie będziecie mogli pracować w Scratch. To znaczy, nie otworzy Wam się na Chromie Scratch, ponieważ jest tam zawsze problem z Flashem. No chyba, że się otwiera u Was, no to super. Więc tu może być problem, jeśli chodzi o pracę warsztatową. W ogóle nasze założenia, teraz w tych założeniach i ramach czasowych, wygląda to w ten sposób, że zaczynamy od 17, spędzamy swój czas do godziny 20 i to jest ten czas typowo warsztatowy, czyli pracujemy, tworzymy, generujemy, testujemy. Od godziny 20 do godziny 21, czyli godzinkę, jestem do Waszej dyspozycji. Odpowiadam na pytania. Jeżeli ktoś będzie miał jakąś ochotę zrobić coś razem wspólnie, jakiś projekt, ma coś w głowie, urodzi mu się podczas naszych warsztatów, to chętnie to zrobię. Więc to jest ta godzina przeznaczona na pytania, wątpliwości. W kwestii formalnej, bo bardzo często mnie pytają, czy na tej godzinie ostatniej już trzeba być tutaj razem ze mną. Do 20, no to jest ta część warsztatowa, więc myślę, że będziecie. A potem, jeżeli nie ma pytań, to spokojnie możecie również opuścić pokój i wtedy już się nic nie dzieje, na spokojnie. Ale zachęcam, bo jest to czas, tak jak powiedziałam, macie mnie do dyspozycji całkowicie. Więc można by skorzystać. Super, Małgosia już zareagowała. Słuchajcie, jeżeli osoby mające tablet przy sobie, i uruchomicie Scratcha, część z Was będzie miała go zainstalowaną. Część może pracować online, jeżeli nie ma instalacji. Zaraz dopytam też, jak to wyglądało do tej pory, jeśli chodzi o Scratcha, bo to jest ważna informacja dla mnie, w jaki sposób z Wami tutaj powolutku albo i szybciej, to zależy od tego, że gdzieś tam bywałyście opanować, jakie macie z nim doświadczenia. No dobrze, to ja przy okazji jeszcze, ale to za chwilkę, jak podłączę sobie swój pulpit, przy okazji będę chciała, słuchajcie, Wam pokazać również przeglądarkę, aplikację, którą można zainstalować na tablecie i otwierać sobie również stronę Scratcha i tak. Bez problemu skrypty będą widoczne. No dobra, to teraz tak. Czy są jeszcze jakieś pytania techniczne z Waszej strony? Tak jak mówię, jeszcze raz podkreślam, zależy mi, żeby był jednak ten Scratch, ponieważ będziemy pracować warsztatowo, to będą konkretne przykłady. Zaraz się przełączę na Scratcha i nie będziemy tutaj patrzeć, a ja nie będę opowiadać, bo się zanudzicie. Musimy działać. Więc jeżeli jest taka możliwość, Iza, Joanna i Małgosia, Ela również widzę, jeżeli jest taka możliwość uruchomienia Scratcha, byłoby cudownie. Ja się cieszę z każdą minutą, że Was jest tak sporo dzisiaj. Super. Ja myślałam, że dzisiaj to na spotkaniu jesteście jakimś, wiecie, kola lub te sprawy. I spotkania organizujecie. Małgosia, co pewien czas, okej. Jeżeli trzeba będzie, będę powtarzać. No, myślę, że to gdzieś na łączach. Myślę, że być może...
U mnie na razie ok. Zgłaszajcie, cały czas mi zdajcie, jeżeli będą takie problemy. Jeżeli okaże się, że to po mojej stronie, ja zobaczę, że moje parametry spadają, to będę próbowała się odświeżać, resetować. Natomiast na chwilę obecną... Ela, spokojnie, ja poczekam, więc przypuszczam, że to gdzieś sprawa sieci po drugiej stronie. Małgosiu, ale nie jestem w stanie, naprawdę nie jestem w stanie. Ja nic zrobić, nie widzę, że wszystko w normie. Na razie. Pamiętajcie, że nigdy nie można przewidzieć tych problemów technicznych. Dlatego też Was proszę, uzbrojcie się w cierpliwość, jeżeli one się pojawiają. Są to niezależne od nas problemy, najczęściej właśnie łącze sieciowe. Czasami problem z serem zacina się. Ja chwilę będę się łączyła z drugim komputerem, ponieważ dzisiaj wykorzystywać będziemy kamerkę, więc to też może również technicznie sprawić jakieś tam problemy, ale mam nadzieję, że dzisiaj wszystko pójdzie ok. Oczywiście słuchajcie, coś do picia, no ja koniecznie będę sporo mówić, ale również zaopatrzcie się w coś. Słuchajcie, jeśli jeszcze o te ramy czasowe chodzi, od 17 do 20 robimy sobie maraton, ale gdzieś w połowie, zobaczymy jak nam pójdą projekty, robimy sobie taką przerwę 15-minutową, dobrze? Na złapanie oddechu, na wszystkie rzeczy, które będziecie mieć w tym czasie 10 minut, dobrze? Ustalimy sobie w trakcie przerwy, ja też będę go potrzebować, żeby złapać trochę oddechu. Jejku, jak ja mówię dużo, nie na jednym oddechu. Słuchajcie, ja już powoli będę się próbowała podłączyć do mojego pulpitu, a Was bardzo proszę, jeżeli tam jesteście ze mną, to bardzo Was proszę o informację, jak u Was wygląda sprawa Scratcha, czyli czy był realizowany z dziećmi, bo wiem, że nie zawsze, czy coś konkretnego robiłyście w tym zakresie? No nie wiem, no po prostu mniej więcej poziom opanowania Scratcha, jak to wygląda? Rozumiem, że, znaczy końca, i pytanie właściwie, drugie pytanie związane ze Scratchem, ponieważ dzisiaj mamy mieć, o właśnie, dzisiaj mówimy o kamerze. Dobra, ponieważ dzisiaj mówimy o kamerze, więc dzisiaj wykorzystamy bloczki z kamerą. Wstępne zagadnienia. Dobrze, to jest też dla mnie ważna informacja, czyli są osoby, które wiedzą, jak się generuje projekty w Scratchu. To już naprawdę dużo, ale spokojnie, widzę, że nie wszyscy pracowali, więc proszę o wyrozumiałość, ja będę krok po kroku mówić, dobrze? Ja myślę na Scratch Junior. No, to na pewno ma coś wspólnego i to na pewno ułatwi nam pracę. Ja się też będę odwoływać do Scratcha Juniora, żebyście zobaczyły analogię. Tak może łatwiej. Joanna, dobrze. Okej, no to ja już mam dużo informacji, więc już wiem mniej więcej, jak się poruszać po tym Scratchu. I teraz... teraz jeszcze słuchajcie... pytanie, czy wszyscy mają kamerę wmontowaną w laptopie? Czy są to laptopy, które mają kamerę? Różnie się zdarza, mogą to być również starsze. Czy wszyscy macie kamerę? Ela ma. Ok, Ola też. Iwona. Iwonka, czy jest możliwość jakiegoś komputera, laptopa od, nie wiem, męża, taty, dziadka, nie wiem, czy jest jakiś w domu, z którego można skorzystać, czy nie ma w ogóle takiej szansy, Iwona, ewentualnie jakąś kamerę, którą można dopiąć, czy nie ma w ogóle takiej szansy?
Widzę Iwonę i Iwonę 1. Dobrze, czyli to są dwie różne osoby. Iwona. Iwonka, ja powiem tak, no będziesz miała problem przetestowania tego fizycznie tak jak my. Natomiast myślę, że jak najbardziej pracujesz z nami, będziesz tworzyła z Scratchu skrypty i będziesz je również zapisywać, tak żeby mieć gotowca, a potem ewentualnie spróbujesz je przetestować. Na pewno w szkole macie coś z kamerą, więc uda się to przetestować. Natomiast dzisiaj pracujesz normalnie tak jak my, tylko tyle, że efekt z kamerą będziesz, Iwonka, widziała mój, czyli to, co ja robię. Przy okazji będziesz po prostu widziała, jak to będzie wyglądało w praktyce. Natomiast całą resztę będziesz robiła dokładnie to, co my. No, po prostu nie widzę na chwilę obecną innego rozwiązania, tak? Nie mam pomysłu na jakieś inne rozwiązanie. Okej, słuchajcie, dobrze. No to teraz kolejna sprawa. Część z Was pracowało, część nie pracowało na Scratchu. Mówię o Scratchu, nie Scratchu Juniorze. Scratch Junior, jak widzicie moją prezent tej chwili, to jest ten pomarańczowy kot. Scratch Junior również pomarańczowy kot, bo to jest taki młodszy braciszek Scratcha, a Scratch dedykowany już na komputer jest programem bardziej rozbudowanym i programem, który daje więcej możliwości. Junior jest na tyle fajny, że działamy tam na pik, czyli fajnie dzieciaki to kojarzą i wszystko łapią bez względu na wiek. Natomiast w Scratchu już mamy bloczki, na których musimy czytać sobie polecenia. No i teraz w zależności od tego, jak ktoś jak bardzo potrafi czytać, mówię tutaj o pierwszoklasistach, tak? Bo już potem o osoby w drugiej klasie i w trzeciej już się nie martwię. Ja pracowałam z uczniami w klasie pierwszej i na przykład, jeżeli ktoś miał jeszcze problem z czytaniem, bo to był początek roku, używałam kolorów i liczyłam, który bloczek w kolejności. Oczywiście z takimi dzieciakami robiłam projekt 3, nie tak bardzo zaawansowany, ale również kamerę można z nimi zrobić, pokazując im, który bloczek, i oni już będą wtedy łapać i kodować to, co jest istotne w tym momencie. Więc myślę, że spokojnie. Nasze projekty dzisiaj będą krótkie. To jest to, co no, na pewno Wam, słuchajcie, ułatwi sprawę z dzieciakami. Dzieci nie lubią długich projektów, bo jak sami wiecie, oczekują efektów tu i teraz. Natomiast te krótsze projekty również łatwiej będzie Wam przemycić dzieciakom. Czyli na przykład, nie wiem, no chociażby zrobić zdjęcie i wydrukować na kartce i wtedy dzieciaki mogą odtwarzać. Ola jeszcze coś do mnie pisze. Okej, już nie. Dobrze, słuchajcie, czy jesteśmy gotowi? Oli dalej, Oli przerywa połączenie. Dobra, słuchajcie, ja się też czasami trochę jąkam, ale ogólnie mnie słychać, tylko czasami rwie, tak? Ja sprawdzam już jeszcze raz wszystko. No wygląda na to, że okej. Dobrze, no Ola, musimy sobie jakoś z tym poradzić. Wiem, że to będzie męczące. Jeżeli u mnie się coś zawiesi, zatnie, to ja zaraz będę reagować. Na chwilę obecną ewentualnie Ola jeszcze... ale to może nie pomoże restart. Ewentualnie zerknij jeszcze na połączenie sieciowe, jak tam u Ciebie, nie wiem, może połączenie sieciowe zresetować, spróbować jeszcze raz, żeby było troszkę lepiej. Ja faktycznie mówię teraz bardzo szybko, tak mi się wydaje, ale za chwilę spowolnię. Już powolutku spowalniam. Dobra, fajnie. Zresztą, słuchajcie, za chwilę będzie więcej do obserwowania i odtwarzania tego, co robię, a mniej do słuchania mnie. Także... jest ok. Dobrze. Dobrze. Ok. Danusia, to samo. No. Mam to na uwadze cały czas. Dobra, jeszcze raz zresetowałam sobie tutaj dźwięk, głos. Mam nadzieję, jak teraz. Halo, halo, czy mnie słychać?
Słychać mnie? Halo? Okej, dobra. Kochani, bez gadania zaczynamy. Wszystko chyba powiedziałam, co było ważne na początek i techniczne sprawy. Zaczynamy od uruchomienia Scratcha. Więc tak, jeżeli ktoś ma zainstalowanego Scratcha, najlepiej niech sobie... Jak ktoś ma zainstalowanego, to wie, o czym mówię. Natomiast jeżeli ktoś nie ma, to uwaga, pisze adres strony, na który należy wejść. Patrzę, chyba dobrze. Napisałam wam adres strony Scratch Meet Edu. I bardzo bym was prosiła o uruchomienie, a ja już wam, słuchajcie, pokazuję w takim razie tą stronkę i już się przełączam, tak żebyście widzieli mój pulpit. I zaraz będzie znowu pytanie kontrolne. Ok. Teraz, moi drodzy, pytanie kontrolne jeszcze do was. Czy teraz widzicie mój, w tej chwili widać uruchomioną stronę Scratch? Ja jestem już zalogowana na swoje konto. Jeszcze raz sobie odświeżę. Jestem na stronie online. Nie korzystam z zainstalowanego. Zresztą ja mam... podpięty w tym momencie drugi komputer, ze względu na to, że ja muszę pracować na kamerze. Moja kamera widzi mnie i wy dzięki temu widzicie również mnie. Mogę tej kamery wykorzystać do pracy w Scratchu, bo w systemie się to gryzie. Dlatego ja musiałam użyć drugiego komputera i podpiąć się pod ten komputer. Jest to komputer mojego męża, zresztą widać na górze imię Radek. Przy okazji przedstawiam mojego męża Radosława. I teraz będę miała troszkę rozdwojenie jaśni, bo teraz tak, jeżeli ja mówię do was i patrzę w moją kamerę, to widać mnie dobrze, ale za chwilę będę musiała patrzeć w tym kierunku, czyli w kamerę, w drugi komputer, żeby moje zabawy ze Scratcha dobrze działały, dlatego takie będę miała troszkę rozdwojenie i przepraszam, że to będzie trochę wyglądało, że na was nie patrzę. Okej. Słuchajcie, ja czekam teraz od was na informacje. Proszę o hasło mam, jeżeli już jest uruchomiony Scratch i widać to, co ja praktycznie, przy czym ja jestem zalogowana. A wy będziecie wybierać, uwaga, tutaj stwórz. Stwórz w tym miejscu, popatrzcie, tu jest stwórz. Widzicie? I czekam na waszą informację, czy macie. Joanna? Odmeldowana jest. Spokojnie pouruchamiajcie. Aha, ja przy okazji, jak będę czekała na komunikat, to ja wam pokażę, Ola jest, ja wam pokażę przeglądarkę, którą można sobie pobrać na tablecie i ta przeglądarka umożliwia pokazanie programów Scratch. To jak wyglądają, tak jak działają. W Chromie, tak jak powiedziałam, nie otwierają się, ale ta przegląd otwiera to całkowicie, więc można sobie to, nie wiem, gdzieś albo zdjęcie zrobić i przeglądarki, żeby mieć taką przeglądarkę. Czasami się przydaje. Dobra, czekam dalej. Poczekam chwileczkę. Ania. Chyba cię na początku nie widziałam, dołączyłaś, więc witam cię serdecznie. Ania jest, rozumie i Scratch jest również. Super.
A jeżeli byłaś, to przepraszam, może mi coś umkło, bo naprawdę sporo osób dzisiaj się pojawiło, z czego jeszcze raz podkreślę, bardzo się cieszę. Super. Dobrze, Małgosiu, okej. Można na tablecie mnie podziwiać. Podziwiać. A na komputerze uruchomić Scratcha. I przy okazji patrzeć, co ja robię i na Scratchu. Danusia jest? Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że możemy zacząć w takim razie. Słuchajcie, jeżeli macie Scratcha, to na górze przy słowie Scratch jest hasło stwórz. Oczywiście tutaj, nie wiem, na pewno na szkoleniu była o tym mowa, że możecie sobie założyć własne konta tutaj i zapisywać projekty. I teraz tak, jeżeli będziemy robić projekty, a nie macie konta, to będziemy je zapisywać sobie na waszych pultach, żeby one po prostu były, dobrze? No to słuchajcie, ja wybieram stwórz. I uruchomił mi się właśnie program Scratch. Małgosia, witam serdecznie. Spokojnie, my będziemy powolutku, więc na pewno dasz radę. A jeżeli trzeba będzie było powtórzyć, to daj znać. Nie ma problemu. Słuchajcie, jesteśmy tutaj grupą, zespołem i myślę, że nikt się nie pogniewa, jeżeli będziemy czasami coś powtarzać albo czekać chwileczkę na innych. No, myślę, że musimy sobie poradzić tak, żeby nam było miło i przyjemnie spędzać czas przez te 3 godzinki. Który biegnie nieubłaganie. Słuchajcie, tak patrzę na zegarek i już widzę 30 minut mojego gadania. No słuchajcie, dobrze, słuchajcie. To tak, to jak kroczek po kroczku, powolutku, cała reszta jeszcze się uruchamia u was. Gdyby się okazało, że mam czekać, pamiętajcie, czekam tylko na hasło i wtedy się zatrzymuję. No dobrze, to słuchajcie, dzisiaj mamy mówić o kamerze. Jeszcze dla osób, które do nas dołączyły, pytanie kontrolne, czy mają kamerę w komputerze, ponieważ musimy z niej dzisiaj skorzystać. Ja Wam teraz pokażę, gdzie znajdziecie bloczki. Tutaj nawet, dobra. Ok, gdzie znajdziecie bloczki związane z kamerą i o czym w ogóle ja mówię? Słuchajcie, weźmy sobie do czujników. Czujniki to taki jasno niebieski kolor. I tutaj w czujnikach, zobaczcie tutaj niżej, o, mamy takie bloczki związane z kamerą, popatrzcie, ja je wyciągnę na prawą stronę, jeżeli możecie, to również. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli komuś uruchomił się Scratch w innym języku niż polskim, a chciałby mieć kij, różnie bywa, niektórzy preferują angielski, nawet dzieci mi się zdarzyło. Więc słuchajcie, przy napisie Scratch jest taka kula ziemska i tutaj te języki świata są wypisane alfabetycznie, więc jeżeli ktoś nie ma polskiego, to szuka sobie tutaj polskiego i wtedy uruchamia. Jest alfabetycznie, polski. U mnie się może troszkę program zacinać i mieć trochę opóźnienie, ponieważ tak jak mówię, ja tak naprawdę to, co widzicie, to jest inny komputer. Tylko, że jest łącze internetowe, no i tak jak z moim głosem czasami u was się rwie, tak u mnie może się spowalniać odświeżanie programu. No dobra, i teraz słuchajcie, mamy tutaj tak naprawdę, no, popatrzcie, pierwszy bloczek i teraz popatrzcie, o, i to jest bardzo ważna rzecz. Ja wyciągnęłam bloczek ruch kamery na tego duszka, na prawą stronę i już się pojawiło pierwsze pytanie. Pytanie i system mnie pyta, czy mogę zezwolić na uruchomienie i dostęp do mojej kamery. Więc to jest bardzo ważne, to trzeba na się zgodzić. Małgosia, spokojnie. Szukaj myszki, będzie dobrze, powolutku. Słuchajcie, no więc tutaj jest ważne, bo bardzo często coś odrzucamy z założenia, tak, bo boimy się kliknąć. Teraz tym bardziej to ochrona danych osobowych, czasami instalują się różnego rodzaju programiki. Tutaj zezwalam, czyli zezwalam i teraz zobaczcie, co się stanie. O właśnie, i teraz w tym momencie już mnie widzicie,
Ja będę, popatrzcie, ja teraz patrzę na kamerę, która będzie mnie łapała w skreczu i to będą moje reakcje, a wy mnie tylko troszkę inaczej widzicie. A więc ja, tak jak powiedziałam, rozdwojenie jaźni teraz będę miała. Dobra, okej, słuchajcie. Czy u was się również czy się pojawiliście u siebie w programie Scratch? Czy siebie widzicie tak jak ja? Na tle mam kota, a tak naprawdę ja jestem tłem, tak? Czy jak kamera mnie łapie? Dajcie znać, czy widzicie. Halo, halo, jesteście tam i czy mnie słyszycie, czy widzicie? Dobra, ja zanim napiszecie, będę działać dalej. Małgosia widzi, o to chodzi. I drugi bloczek, który jest pod spodem, i teraz popatrzcie, kamera, to jest włączona, wyłączona, czy też tam jest akcja, ja powiększę sobie tutaj, żebyście dobrze widzieli bloczki. A przy okazji prawy dolny róg, macie tutaj plus minus, prawy dolny róg. Tutaj możecie sobie powiększać, jeżeli działacie na tablicy interaktywnej w klasie na przykład. Ela, okej, okay, dobra, fajnie. No i słuchajcie, z tych dwóch bloczków właściwie dzisiaj będziemy korzystać, tylko będziemy sobie je obudowywać różnymi działaniami i akcjami, ale zanim je obudujemy, to musimy się troszkę przekonać, jak one działają. Teraz zobaczcie, w bloczku ruch kamery na tego duszka możemy sobie rozwinąć czarną strzałeczkę przy ruchu. Ola, super. I w ruchu możemy działać ruch lub jest również kierunek, czyli możemy działać w dwóch płaszczyznach. Ruch to jest na przykład cokolwiek, tak? Popatrzcie, ruszam się, nie? Ruszam głową, ruszam ręką. To jest ruch. I kamera wykrywa ten ruch. A kierunek, to będzie wykrywała nasz kierunek. Słuchajcie, w Scratchu, jeśli chodzi o kierunek, ja Wam teraz coś pokażę, ale Wy nie wchodźcie tam, gdzie ja wchodzę. Ja Wam tylko spróbuję pokazać, o co chodzi w tym kierunku. Kierunek Scratchu jest może następujący. Góra, to jest 0. Ja będę pisać, tak? 0 stopni. Prawo to jest 90. Słuchajcie, to dla dzieci nie wiem, no to możecie gdzieś tam przemycić, ale ja wam to przekazuję, żebyście wiedziały, o co chodzi z kierunkiem. My go za chwilę będziemy testować, ale to też jest ważne. Dalej, dół. To jest 180. I to jest dość logiczne, prawda, bo to jest dokładnie tak jak z kątami, czyli my wiemy, o co chodzi. Ale teraz druga strona, 270, Scratch również to rozpozna i zadziała, ale tak naprawdę jakby w tych wszystkich opisach i w parametrach, które za chwilę będą się pojawiały na naszym ekranie, tu jest minus 90. Dlatego tak naprawdę, o, albo jeszcze zrobię coś takiego. Jeżeli tu będę miała około 100, to tu będę miała minus. I to jest kierunek. Kierunek to znaczy, że w takim kierunku mogę się obrócić. Jeżeli chcę w 90, to będę ustawiona dokładnie na prawą stronę. Jeżeli chcę być na lewo ustawiona, to będzie minus 90. I teraz mój kierunek w Scratchu będzie właśnie przyjmował parametry od 0 do 180 i od 180 i od, właściwie powiedziałabym, od minus 180 do 0 matematycznie. Trzeba tylko wiedzieć, że jak jest wartość ujemna, to mówimy o tej przestrzeni po lewej stronie ekranu, a jak jest dodatnia, to mówimy o tej prawej stronie. I właściwie dzieciakom wystarczyłoby na przykład, tak teraz pomyślałam, przedzielić planszę na pół i po jednej stronie pokazać, że tu są wartości datnie, ujemne. I właściwie moglibyście również
generować jakąś fajną zabawę na macie i kodujemy sobie, że plus to idziemy w pi, tak jak kodujecie piktogramami, tu możecie zakodować plusem i minusem. I dla nich fajna zabawa, a oni szybko to zaspokoją. No dobra, ja sobie te moje baski, gdzie są to zapyta i wtedy do tego wrócę. Dobra. Na razie się nie przyjmujcie, gdzie ja tu klikam i gdzie ja tu jestem, spokojnie wam wszystko pokażę. Potrzebowałam tylko na razie takiej kartki do narysowania wam tych kierunków. Czy to z kierunkami jest jasne? Na razie, tylko taka koncepcja, że plus to prawa strona, minus to lewa strona. Ja, słuchajcie, będę kontrolnie gdzieś tam zadawać pytania. Super, fajnie. Ok, no to teraz tak. Robimy pierwszy teścik. Zawsze w nowym programie mamy kota. Zostawmy tego kota, nie usuwajmy tego kota. I spróbujemy sobie skonstruować tu skrypt. Dla tych, którzy jeszcze nie konstruowali w Scratchu, ale myślę, że on na pewno pojawił się na szkoleniu stacjonarnym. Na górze macie kategorie w kolorach. I tutaj te kolory, myślę, że właściwie dobrze odzwierciedlają kolory w Scratchu Juniorze. Bo niebieski, popatrzcie, był przecież ruch w Juniorze, czyli strzałki lewo, prawo, góra, dół. No i u nas dokładnie jest również kategoria ruchu, tylko tu mamy więcej możliwości. Dobra, słuchajcie, my wybieramy kategorię zdarzenia, taki ciemny, brązowy kolor. I to jest ta kategoria, która w Juniorze chyba jest kolorem żółtym, jak się nie mylę. I to są te bloczki, które zaczynają się takim zaokrągleniem, co świadczy o tym, że to jest pierwszy bloczek. No to u nas też mamy takie okrąglenie od góry i to są pierwszy bloczek. My wykorzystamy pierwszy z nich, najbardziej popularny, czyli kiedy kliknięto zieloną flagę. Chciałabym, żeby moja kamera była włączona. Łączę jak puzzler. Bardzo podobnie jak w Juniorze. I teraz chciałabym, żeby coś się zaczęło dziać. Mam to dobrze wytłumaczyć. I teraz popatrzcie, co zrobię. Chwycę mojego kota i przesunę go w prawy górny róg. Dlaczego u mnie w prawy górny róg? Bo ja jestem tutaj, a ja nie chcę, żeby mój kot łapał mnie. Bo ja się będę ruszać. I teraz przetestuję za chwilę pierwszy bloczek, czyli ruch. Iwona, super, ale pracujesz z nami, jesteś w Scratchu, dołączasz bloczki, tylko tyle, że ukazuje się, nie prosił o kamerę, prawda? Czy u ciebie jest... Czy masz jakieś problemy z budowaniem bloczków z kamerą, jeżeli jej nie masz, powiedz mi. Chyba, że dopiero jesteś i zaczynasz tutaj, tak? To Iwona, na razie tylko mamy takie bloczki, czyli ktoś będzie miał problem z odnalezieniem bloczku, bo coś się za szybko zadzieje u mnie. To tak jak dzieciaki, proszę również was, patrzcie na kolory bloczków. Kolory bloczków znajdują się dokładnie w kategorii z takim kolorem, dlatego łatwiej to odszukać. No to teraz tak. Chcę, żeby... Przetestuję sobie najpierw ruch. Czyli chciałabym, żeby mój kot wykrył, właściwie moja kamera wykryła ruch. Patrzcie, tu jest ważny element. Jest na scenie i na duszku. Ja chcę na razie na duszku. Duszku. Gdzie jest duszek? No duszek jest kotkiem. Że mam ruch na kocie, czyli popatrzcie, tu. Tu jest na kocie, a tu nie jest na kocie. Więc tu nie powinno. No, uwaga, problemy techniczne u mnie z połączeniem z TeamViewerem. Małgosia, nie musisz być online, możesz być offline jak najbardziej. To obojętnie, która wersja. Ważne, żeby działało. A teraz wznawia mi połączenie z TeamViewerem, więc chwilowo się zacięłam.
Zaraz mam nadzieję, że zaraz mi to wznowi. Sieć jest ok, więc powinno działać. Spróbuję jeszcze raz. Muszę poczekać, aż mi odświeży. Okej, spróbuję jeszcze raz. Czekajcie, odświeżam sobie. Tak, i teraz już powinno być mnie widać, słychać. I jeszcze kamera mnie wyłapie. Okej. Proszę o chwilkę cierpliwości. Już powinno mnie łapać. Nie chcę. Oj, ale chyba się nie uda bez tego. Dobra, czekajcie. Dobra. Okej, rusza się, dobrze. Trochę mnie słabo z kamerą, ale powinno się zaraz uruchomić. Dobra, mam nadzieję, że widać. Z powrotem wróciłam i połączenie jest. Dobra. Trochę, jak widać, przesunięcie w czasie i trochę mnie rwie, ale dobra, zaraz powinno się wyklarować. Dobrze, to jeszcze raz. Ja chciałabym, żeby mój kod na przykład w momencie, kiedy wykryję ruch, zaczął się obracać. Prosta rzecz, najprostsza rzecz, taką, którą możemy sobie wygenerować. No to słuchajcie, wchodzimy w kontrolę. To jest taka kategoria żółto, pomarańczowo, jasna. Słuchajcie, każdy odbiera te kolory zupełnie inny obraz monitora. I teraz tutaj to, co mnie interesuje i będzie bardzo często wykorzystywane, to krokodyl zawsze. I ten krokodyl zawsze... Oj, widzę, dobra, jest. Ten krokodyl zawsze musimy sobie podpiąć pod tą kamerką. Jest, to znaczy, że zawsze podczas działania programu mój kod będzie czekał na ruch. Teraz, chciałabym, żeby mój kod się obracał. To obrót będzie w ruchu. Wchodzę w ruch. I tutaj wybieram sobie obrót. Nie ma znaczenia, który z nich... Nie ma znaczenia, który z nich, słuchajcie. Sobie sprawdzę połączenie sieciowe. O, teraz jest lepsze. Teraz powinno być dobrze. Słuchajcie. Jestem w ruchu, mogę sobie drugi bloczek, czyli obrót w stronę. Na razie go nigdzie nie umieszczam, bo jeszcze muszę zrobić taki warunek. I tu jest bardzo istotne, jak ta, czyli właściwie to jak Scratch, odbiera mój ruch w kamerze. Wejdźmy sobie, dziewczyny, jeszcze w czujniki. I tutaj przy tym bloczku ruch z kamery na tego duszka jest taki malutki kwadracik.
Jest taki malutki kwadracik i jego można zobaczyć na scenie. Pojawił się bloczek, który pokazuje, jakie wartości przyjmuje kamera. To tak. Tak zwana ruch. I znowu widzę, że mój program jeszcze raz tutaj. Poczekajcie, zaraz wszystko wróci do normy, ale zaczyna mi. Obawiam się, czy tak można. Okej, tu też. Jeszcze raz złapię. Dobra. Teraz powinno być przynajmniej na jakiś czas dobrze. Zobaczymy. Okej. Dobra, słuchajcie, i to jest jeszcze raz, zaptaszkowaliśmy tutaj, to w tym momencie pojawiła się, mówię, ja się nawet nie ruszam, tylko ja mówię, a on przyjmuje jakąś tam wartość 1, 2, 3, 1, 2, 3, czyli on gdzieś wykrywa jakiś ruch. Scenika. Bo przed chwilą był problem z tym viewerem. I teraz już powinno wszystko wrócić do normy. Dobra, słuchajcie. To jeszcze raz. Jak ja mówię, to zobaczcie, tam się zmienia parametr 1, 2, 1, 2. I już wiem. Natomiast jak zacznę się mocno ruszać, to zobaczcie, jakie wartości może przyjmować. O, zobaczcie, 20, 30, 40 nawet tam było. To ja już Was informuję, że ten ruch z kamery to jest wartość liczbowa, która jest od 0 do 100. Czyli 100 to jest taki maksymalny ruch, który można wykryć. Mały to popatrzcie, ruszam sobie delikatnie na cię, on to gdzieś 40 wskakuje momentami, ale to są momenty, tak? W zależności od tego, jak złapię. Spróbujcie poruszać sobie ręką, czy głową, czymkolwiek. I zobaczcie, jak ten parametr się tam zmienia. Czy teraz, słuchajcie, czy słychać? I widać przede wszystkim to, co się dzieje u mnie w Scratchu. Okej. Dobrze, bo mam od czasu do czasu od Was sygnały, że się rwie. Dobrze, mówcie mi dalej o tym, w razie czego będę pytać, dobrze? Okej, więc pierwszy test machacie sobie na kocie ręką, nogą, nie wiem czym tylko chcecie i zobaczcie, że te parametry się zmieniają. Więc my ustalimy sobie tak, jeżeli komputer wykryje nam ruch w kamerze, powiedzmy 30, zobaczcie, ja się muszę nieźle namachać, żeby tam było więcej niż 30, więc jeżeli, powiedzmy, jeżeli ruch w kamerze będzie większy jak 30, to wtedy mój kod się zacznie obracać. No więc wchodzimy w kategorię kontrola i tutaj mamy bloczek jeżeli. Teraz do tego jeżeli, zobaczcie, ja tego na razie nie łączę wspólnie, ale to róbcie tak jak ja ze mną, dobrze? Wchodzę sobie w kategorię wyrażenia i tutaj mam znak mniejszości, równości, większości. No mogę ten pierwszy znak mniejszości sobie wyciągnąć. Aha, no dobrze, jeżeli jesteście niektórzy pierwszy raz w Scratchu, to jeszcze taka mała rzecz. Zobaczcie, ten zielony znaczek powinien się zmieścić tutaj w ten. I teraz, jeżeli przesuwam z tej strony, zobaczcie, nic się nie dzieje. Ale jak zacznę przesuwać z drugiej, to on się podświetla. Jak jest podświetlony, wystarczy, że ja puszczę i on wskakuje na swoje miejsce. I teraz chciałabym, żeby ten ruch kamery na tego duszka
był większy, czyli wstawiam również, popatrzcie, cały czas z tej strony wrzucam. Widzicie? I mimo, że ten bloczek jest taki duży i on nie pasuje, bo nie jest okrągły, a tam jest kwadrat, to zobaczcie, że on idealnie wskoczy. Przesuwam, puszczam, wskoczył. Czyli ruch kamery musi być większy, a w pierwszym polu wpisujemy 30. Czyli ruch kamery większy od 30. Jeżeli się okaże, spokojnie. I teraz, jeżeli ten ruch będzie ponad 30, to dopiero wtedy, popatrzcie, mój krokodyl, którego tak nazywam, te bloczki, na przykład paszczę krokodyla, stąd ta nazwa, wrzucam ten obrót do krokodylka i teraz to wszystko muszę wrzucić w krokodyla zawsze. Zawsze, cały czas. I zobaczcie, mam prosty skrypt. Testujemy. Uruchamiam flagę. Macham ręką nie na duszku. Zobaczymy, co się stanie, jak na duszka pójdę. O, zobaczcie. Macham na duszku. Tylko mój spowalnia. I zaczyna się obracać. Widzicie? Dopiero jak na duszku macham. Tak, malutki, obracaj się. A jak macham nie na duszku, czyli gdzieś tam na scenie, to nie działa mi kot. Nie obraca się, dopiero na nim. I faktycznie, o, teraz jest, teraz obraca, widzicie? Czyli czary mary, jak ja macham na nim, to on się obraca. A jak nie macham na nim, to się nie obraca. I teraz pytanie, czy wam to działa? Czy pierwszy test z kotkiem działa? Dajcie znać, czy pierwszy test z kamerą i z kotkiem działa. Jeszcze raz. Jak na kocie macham, mogę głową machać. Zobaczcie. Nieważne czym. Ważne, że jest ruch wykryty na kocie. Wtedy działa. Dobra, Ela, spokojnie. Mamy skrypt skonstruowany. Jak dasz radę, proszę, stwórz go w programie i testujemy, czy jak będziemy ruszać na kocie głową, ręką, obojętnie czym, zacznie się obracać. Na kocie. Dajcie znać, proszę, czy testujecie i czy działa, bo nie mam od nikogo informacji, czy działa u was. Teraz taki prosty programik można zastosować, zmieniając tylko ten obrót na dowolny element, który wam się tutaj podoba. Będziemy mogli na przykład zmieniać efekty wyglądu. Działa u was, super. To druga rzecz, słuchajcie, możecie sobie podmienić. Wejdźcie sobie w wygląd, kategoria fioletowo-granatowa. Nie mam pojęcia, jaki to kolor. To chyba fiolet, prawda? Wiecie co, kot jest leniwy faktycznie, ale to dlatego, że ja ustawiłam 30. Weźcie sobie zmieńcie na przykład na 20. Ja mogę to zmienić. I wtedy łatwiej wykryje nasz ruch i mniejszy parametr i wtedy powinien się szybciej obracać. Zobaczcie, ale aha, po zmianie jeszcze jest bardzo ważna rzecz, żeby odświeżyć program, czyli zielona flaga. I teraz spróbujmy. O, i teraz, no, teraz jest o wiele lepiej, bo 20 wykrywa mi szybciej, prawda? Jeżeli chcemy jeszcze szybciej, no to możemy, o, teraz zdecydowanie szybciej. Możemy 10 nawet tu dać i wtedy będzie malutki ruch na tym kocie wykryje i będzie się obracał. Tak powiem, paluszkami rusza, a on się obraca. Możecie dać dyszkę. Lepiej działa niż 30. Przy 30 trzeba się namachać. Pamiętajcie, to jest parametr od 0 do 100. Dajcie dyszkę i zobaczcie, czy jest szansa, jak go smyramy tutaj paluszkami, czy on się obraca. Im mniej, tym lepiej, to
zależy w jakiej, Małgosiu, ponieważ no my sobie kilka projektów zaproponujemy. Jeżeli chcemy, żeby nie był tak wrażliwy na dotyk, można tak to nazwać, to musi na parametr wyższy dać. I w niektórych zabawach to jest mile widziane. A w naszym przypadku nasz kot, żeby zobaczył reakcję, wystarczy tam dziesiątkę. On wtedy łatwiej i szybciej reaguje na nasz ruch. Nie trzeba się tak mocno machać. Macie z tą dziesiątką, smyracie go, on się obraca. Już możecie dzieciakom pokazać czary mary, albo zrobić taki projekt i poprosić, chodź posmyraj kotka, albo pogłaszcz. Miau, jeszcze dźwięk, słuchajcie. To jest w ogóle kosmos. Okej, fajnie, dobra. Słuchajcie, ten projekt myślę, że z dziesiątką byłoby fajny do zapisania, ale zanim go zapiszemy, to jeszcze chciałabym wam pokazać, że tam można różne rzeczy, tak? Testować kategorię wygląd. Jesteśmy w wyglądzie, zobaczcie. Jestem w wyglądzie i tu w tym wyglądzie, ja się czasami mylę, bo mam dwie typy operowania i nie wiem, którą. I tu w wyglądzie mam, słuchajcie, zmień efekt. Popatrzcie, jest zmień efekt. O, proszę, jak nagle kamera mi zaskoczyła dobrze, super. Słuchajcie, czy lepiej widać? Obraca się Beata, dobra. Słuchajcie, jesteśmy, zmień efekt. I teraz w efekcie mamy również strzałeczkę. Ja też siebie od razu lepiej widzę. Mamy strzałeczkę i zobaczcie, pod tą czarną strzałeczką kryją się różne efekty wizualne. Dość ciekawym efektem może być, tak patrzę, a niech będzie wir. Słuchajcie, wybierzcie wir, weźmy sobie, zmieńmy o 5 i zaraz zobaczycie, jak to będzie ulegało zmianie. No to uwaga, popatrzcie, gdzie ja to wrzucam. Wrzucam to po moim obrocie, czyli będzie obrót i wir. Widzicie? To tak wygląda. U Eli zadziałało również. Dobra. I teraz słuchajcie, popatrzcie, uruchamiam. I teraz znowu spróbuję iść posmyrać kotka. Popatrzcie, co się robi z moim kotkiem. Mój kotek się zniekształca, a raczej się zmyca. Trochę jak, o dokładnie, to zawsze przy wirze mówią mi, że proszę pani, to jest tak jak wodę z wanny wypuszczam. No dokładnie tak. Widzicie? Efekt, popatrzcie. I można go testować. Oczywiście kotek nie wraca do swoich ustawień, więc żeby wrócił, to jest tu również w kategorii wygląd taki bloczek. O, jest. Wyczyść efekt graficzny. Wyczyść efekt graficzny. Więc on może mieć taki wir. I na przykład... No nie wiem, właściwie w tym miejscu to nie byłby dobry ruch, no bo wtedy nie zobaczą dzieciaki takiego efektu wiru. Wystarczy wziąć bloczek i kliknąć na niego. Tutaj w tym miejscu na scenie po prawej stronie kliknąć. Klikam bloczek. Zobaczcie, co się dzieje z kotem. Kot wrócił mi do wersji początkowej, czyli został wyczyszczony efekt. Dobra, słuchajcie, powolutku. Czy program działa i czy możemy go zapisać? Czy mizianie kotka zadziałało? Dobra, mam nadzieję, że tak. Możecie sobie, słuchajcie, ten efekt wiru wyrzucić tutaj na dół, go zostawić. To będzie dla was informacja, że takie rzeczy można sobie tutaj podkładać. A zostawcie tylko tą wersję początkową z obracaniem kotka i zapisujemy. Czyli uwaga, wchodzimy na górę. Na górę mamy efekt, mamy opcję plik. Plik. I teraz, jeżeli jesteście w wersji online, czyli ja jestem na stronie, to wybieracie opcję pobierz na swój komputer. Pobierz na swój komputer
i zapisujecie jak zwykły plik. Możecie nazwać kamera 1, bo tych projektów z kamerą dzisiaj troszkę będzie. Po kliknięciu pojawia mi się miejsce, w którym chcę zapisać. Wybierzcie sobie jakieś. Jeżeli na razie nie macie nic konkretnego, to po prostu wybierzcie sobie pulpit i na pulpicie zapiszcie. Wystarczy zapisać. I po sprawie. Jeżeli ktoś jest w wersji offline, to tam jest chyba tylko opcja zapisz teraz i po prostu będzie to samo. Dajcie proszę znać, czy udało Wam się zapisać. Małgosia, dziękuję. Dajcie proszę znać. Już jestem. Zapisane. Zrobione. Świetnie. Fantastycznie. Słuchajcie. No to idziemy dalej. Niska, a ja teraz zmienię na scenę. Zmieniam na scenę. I teraz zobaczcie. Zmieniłam na scenę. Ja się nie ruszam, ja nie miziam kotka, ja tylko mówię, ruszam ewentualnie głową, a moja kamera wykrywa mój ruch. Wykrywa ten mój ruch w taki sposób, że mój kot, łącznie jeżeli ruch ręki był na kotku, a teraz mogę go tak naprawdę czary-mary z daleka i on również się będzie ruszał. Taka zabawa. Czy różnica między ruchem na scenie a ruchem na duszka jest jasna? Okej. Super. To ja go teraz, słuchajcie, żeby on się nie obracał cały czas, jak ja mówię, ja go zastopuję. Tam, gdzie jest zielona flaga, mamy również czerwone koło nad sceną. I po zatrzymaniu już teraz mogę sobie mówić, ale on mi się nie rusza, nie rozprasza mnie. A my spróbujemy w takim razie zmienić kolejny skrypt, wykorzystując i próbując zrozumieć kolejny element. W kamerce oprócz ruchu możemy wykrywać również kierunek. Kierunek. I teraz my zacznijmy kierunek na tego duszka. Niech będzie. No i teraz troszkę muszę tutaj rozmontować, więc zróbmy tak, nauczmy się wyrzucać te bloczki. Zobaczcie, jeżeli ja chcę wyrzucić bloczek stąd, to wystarczy go tutaj przesunąć na środeczek i puścić. Przesuwam i puszczam. Zostawiam sobie ten bloczek, żeby mi się nie namieszało. To ze środeczka również sobie wyrzucę. Zobaczcie, to mi zostanie. Zostanie mi kiedy zielona flaga, kamera włączona, krokodyl zawsze. I jeszcze mam ten niebieski bloczek z kamerą. Na razie tylko tyle. I teraz słuchajcie, tak jak tłumaczyłam kierunek, jak będzie na plusie, to mój kot powinien się poruszać gdzieś w prawą stronę, a na minusie powinien się poruszać lewą stronę. To znaczy, że teraz mój kot będzie wykrywał kierunek. Kierunek na tego duszka. Jeżeli ja machnę sobie ręką w prawą stronę, to ten kierunek powinien być dodatni, wartość dodatnia i pójdzie w prawo. W lewo, obróci się w lewo, tak? I teraz, żeby uwierzyć mi, że tak jest, a może żeby lepiej rozumieć, przetestujemy go. Wejdźmy sobie w kategorię ruch. Obraz się pogorszył. No faktycznie, teraz moja kamerka coś... Znowu troszkę przyciemniła się. Troszkę gorzej widać mnie, tak? Ale rozumiesz, że całego skrecza i projekt widać. Czy zrobię podgląd?
czy może klocek z ustawieniami grafika wspólnego? Błogosiu, nie za bardzo rozumie pytanie. Czy klocek z ustawieniami graficznymi coś ma wspólnego z odbiorem przekazu? Nie wiem. Powiem Ci szczerze, że nie wiem. U mnie się nic nie zmieniało. Być może to jakiś wpływ ma, ale wprawdzie, tak myślę, no nie powinno, bo wy wykorzystujecie kamerę tylko do swojego skrecza, was nie widać, wy tylko obserwujecie jakby transmisję na żywo. Myślę, że jedyną przyczyną jest to, że macie uruchomioną transmisję na żywo, tam wykorzystujecie kamerę, być może że gdzieś tam, być może jakieś zakłócenia przy przesyle, ale to kwestia chyba systemu, mi się wydaje, i jego możliwości taktowania tego, ile jest tam programów uruchomionych, no to jakby ciężko tutaj powiedzieć. Być może, jeżeli mówisz, że faktycznie to się nakłada akurat w ten sposób, ale nie jestem pewna i nie potwierdzę tego. No dobra, idziemy dalej. Jesteśmy w ruchu. I tu jest taki bloczek, o, ustaw kierunek. To jest czwarty bloczek od góry. Po rozwinięciu czarnej strzałki macie tutaj to, co ja pokazywałam wcześniej. Góra to jest 0, dół to jest 180, w prawo to jest 90, a w lewo to jest minus 90. Oczywiście tutaj sobie mogę kliknąć na 90 i wpisać dowolny kąt. Możemy właściwie przetestować. Zróbmy tak, wpiszmy sobie 45 i klikam na sam ten bloczek. Sam bloczek. Teraz mój kąt obrócił się w kierunku 45 stopni. A teraz jeszcze, żeby to dobrze zobaczyć, na dole pod sceną macie widocznego duszka w takiej ramce i tu jest takie i jak informacja. Pod sceną. Jak kliknę informację, to tutaj w tym duszku, popatrzcie tutaj, jest takie koło, tutaj, o, tu Wam pokażę, to jest koło z tą kreską, które właśnie pokazuje, w którym kierunku kot się obrócił. Nie zamykajcie tego na chwilę, bo sobie przetestujemy. Słuchajcie, wpiszmy sobie w to 45, no teraz ile? Na przykład 100. I klikam na bloczek. I zobaczcie, 100 to jest dokładnie ten obrót. A zróbcie minus 100. Przetestujemy. Minus 100. Klikam na bloczek. Minus 100. On jest do góry nogami, ale tym się nie przejmujcie. Za chwilę to rozwiążemy. Żeby ewentualnie od razu pokazać, że to minus 100 nie musi być do góry nogami, to w tej informacji tutaj macie tyle obrotów. To kółeczko oznacza, że dokładnie kot się będzie kręcił dookoła, czyli będzie również chodził do góry nogami. Prawo, lewo, kliknijmy, zobaczcie, to będzie prawo, lewo. Czyli tylko w prawą albo w lewą stronę, a kropeczka oznacza, że będzie tylko zawsze w prawą stronę skierowany. Nie będzie inaczej. My na razie do naszych testów zostawmy to kółeczko, dobrze, niech on na razie będzie do góry nogami, nie przejmujemy się tym. Klikam. No dobra, to teraz zrobimy tak. Chcę, żeby ten kierunek był ustawiony dokładnie na moją kamerkę, czyli ja nim będę sterować, więc zobaczcie, wrzucam ten klocek w to miejsce tutaj. Widać? Tutaj wrzucam. Jak się podświetli, to puszczam. I teraz ten ustaw kierunek na wrzucam do mojego krokodyla zawsze. Wrzucam. I teraz popatrzcie, uruchamiam duszka, ja już coś powiedziałam, teraz zaczynam się ruszać. O, popatrzcie, mój kot zaczyna się obracać. I teraz tak, mój ruch ręką, czy też...
to, że ja mówię na przykład, takie precyzyjne. Poza tym zobaczcie, jak się na górze ten ruch zmienia. Teraz chciałabym zobaczyć, jak się zmienia kierunek. A właściwie to, słuchajcie, widać na dole kierunek. Ja pomacham, o popatrzcie tutaj. Popatrzcie, jak on wariuje. Widzicie? Ja ruszam, a on wariuje. Precyzyjne w tym momencie i bardzo ciężkie do zlokalizowania, czy tam jest plus, czy tam jest minus. Ale możemy sobie z tym poradzić. Żeby to bardziej było widoczne, czy to jest plus, czy minus, czyli czy prawa strona, czy lewa, wybierzmy sobie teraz te strzałeczki w obrocie, czyli tutaj. Strzałeczka. Prawo-lewo. Prawo-lewo. I teraz postaram się ruszać i zobaczcie, jak ruszam ręką, popatrzcie, to teraz widać, ewidentnie widać w kierunku, czy będzie wartość dawnia, czy ujemna i on się w tym kierunku właśnie obraca. Widzicie? Czy działa wam to? Czy ten kod? Jeżeli ruszycie mocniej, no to on w pewnym momencie, jak trochę nawet, popatrzcie, ja sobie tak delikatnie drżę moją ręką i on bardzo szybko łapie plus, minus i zmienia swój kierunek, więc każdy ruch będzie odczuwalny, jeżeli coś tam zmienimy. Czy u was to działa? Dajcie znać. Czy jeszcze raz, styl obrotu musi być prawo-lewo, czyli te strzałeczki. Skrypt widoczny na ekranie i na razie tylko ruszamy prawo-lewo. Czyli te ruchy muszą być takie bardziej powolne, widzicie? Bo jak za szybko, to nawet jak ja cofnę palcami, to już jest wykrywany ruch, że to jest ta druga strona. Dajcie znać, czy to działa. Prawo, lewo. Prawo, lewo. Czasami, o, przed chwilą mi przeskoczył, bo się chyba, o, ja ruszyłam. Dajcie znać, czy to będzie widoczne. Mamy? Działa, dobra. Przy okazji, słuchajcie, możecie sobie też zmienić na ten duszek, na scenę. Jak się domyślacie, to wtedy popatrzcie, nie dotykam duszka, ale ruszam głową i on wykrywa ten kierunek. No też czary mary, prawda? Tylko muszę mieć te ruchy takie skontrolowane. Bo delikatny ruch i już wykrywa mi drugi kierunek. Słuchajcie, myślę, że to jest kolejny bardzo prosty program, warty do zapisania, żeby pokazać dzieciakom, jak działa ten kierunek, żeby zrozumieli, o co chodzi w tym kierunku. Zapiszmy go sobie, dobrze? Kamera 2 albo kamera kierunek ruchu. Jeszcze raz plik, pobierz na swój komputer i proszę, żebyście zapisali drugi swój plik. Zaraz będziemy go modyfikować, sobie będziemy zapisywać kolejne, ale to króciutki i bardzo fajnie, żeby był zapisany. Beatka działa, super. Za chwilę będziemy z tym ruchem kamerą robić takie trochę czary-mary. Ruch, kierunek jest troszkę trudniejszy do zrozumienia dla dzieci niż ruch. Oni muszą się tym kierunkiem pobawić, zresztą za chwilę stworzymy sobie taki prosty projekt, gdzie będziemy się bawić w czarodzieja i będziemy kota posyłać tam, gdzie ja chcę, a potem może nawet coś narysujemy. Proszę zapiszcie. Ja zaraz wracam. Przepraszam, ale właśnie słyszałam, że mój pies dobiera się do czegoś, więc musiałam zareagować. I miałam rację. Odtaliłam buta. Dobra, słuchajcie, czy jest zapisane, czy możemy sobie zmodyfikować? Dajcie znać zielone światło, idziemy dalej. Okej, dobra, to lecimy. Słuchajcie, no to ja na razie go zatrzymam, czerwone kółeczko. I teraz tak, skoro już potrafię mu nadać kierunek, to teraz chciałabym, żeby moja ręka
próbowała z nim sterować. Czyli jak go będę popychać w danym kierunku, to chciałabym, żeby w tym kierunku się właśnie przesuwał. Pamiętajcie, to nie będzie idealne. To nie będzie chodziło nam tak jak za myszką komputerową. Bo nasze ruchy będą wychwytywane, chociażby ruch palca jako drugi kierunek. Ale no zobaczymy, przetestujemy. Dobra, sami ocenicie, czy to jest fajne. Więc tak, jeżeli mamy już kierunek ustawiony, to ja teraz chciałabym, żeby mój kot przesuwał się. Czyli weźmy sobie w ruch i tutaj mamy taki bloczek przesuń o 10 kroczków. I teraz tak, ten bloczek ustaw kierunek tutaj, który jest w zawsze, ja go jeszcze raz tutaj ruszę, o ten, robi nam, przede wszystkim ustawia nam kierunek ruchu. Kierunek. A potem chciałabym, żeby się ten kot przesunął. Zobaczcie, wrzucę na razie tak, chociaż to jeszcze nie będzie wersja do zapisania. Zobaczycie, jak to zadziała. To nie będzie dość spójne. A jeszcze jedna rzecz. Dajmy sobie tego kota, zakotwiczmy sobie w tym miejscu, bo się obawiam, że jak my zaczniemy zabawę, to kot nam szybko może uciec za scenę. Więc jesteśmy w ruchu i tutaj na środeczku jest taki bloczek idź do XY. Widzicie? Każdy z Was ma prawdopodobnie inne parametry. No byłoby cudem, gdybyście mieli dokładnie takie same jak ja. To są parametry mojego kota. Ja zawsze dzieciakom tłumaczę, że to jest taka kotwica. Ja go zakotwiczam w tym miejscu, żeby on dokładnie z tego miejsca zaczął mi projekt. I to zakotwiczenie dajmy jeszcze nawet przed włączeniem kamery. Popatrzcie, tutaj. Okej, tutaj dajemy. Dobra? No to teraz spróbujmy uruchomić i spróbujmy zadziałać. O! Popatrzcie, no to jest całkiem nieźle, widzicie? Ja go tutaj miziam, a on trochę podąża w moim kierunku. Tak, góra, dół, całkiem nieźle, zobaczcie, nawet dobrze reaguje. Sprawdźcie, czy on będzie chodził tam, gdzie wy go kierujecie. Dobra? Popatrzcie. O! Słuchajcie, to co nam tutaj ułatwiło poruszanie tego kota, ja na razie zatrzymam, to jest to, że ten ruch jest, kierunek, przepraszam, popatrzcie tutaj, kierunek jest wykrywany na scenie. Troszkę trudniej będzie w wersji na tego duszka. No zobaczmy. On już mi uciekł, tak? On tu mnie nie słucha, więc ja go muszę tutaj złapać i spróbujcie go delikatnie przesuwać palcami. I tu, o, tu się widzicie, idzie, ale jak stracę rękę z tego duszka, o, straciłam, to on traci kontrolę. Więc tu jest troszkę gorzej. Kontrolę, więc on się w ogóle przesuwa w dowolne miejsca, więc znowu muszę go złapać ręką i spróbować go tutaj ciągnąć za moją rękę. Widzicie? Ale nawet nieźle dzisiaj działa, faktycznie. No, już teraz uciekł za sceną i to jest sytuacja, kiedy ja go już nie złapę w tym momencie, więc zatrzymuję czerwone koło i po uruchomieniu zielonego, ja teraz, on wróci mi do tego początku, że ja zatrzymałam, żeby on mi nie latał, natomiast wersja, jak myślicie, no na tego duszka czy na scenie, co Wam lepiej działa? Jak u Was testy wychodzą? Czy jesteście w stanie tego duszka tutaj już manipulować nim? Jak czarodziejską różdżką. Trochę się czujemy jak magicy. Czujecie się dzisiaj tak? Dajcie znać jak testy. Czy lepiej jest na tego duszka, czy lepiej ustawiona jest scena? Jak Wam lepiej działa z ręką? Próbujcie ręką kierować duszkiem. Dajcie znać, proszę, czy działa, czy to jest ok. Mhm. A jak lepiej Wam działa? Na tego duszka, czy na scenę? Jak bardziej? Mhm.
słuchajcie, ten program powoduje, że mój kod będzie się zawsze przesuwał. Jeżeli ja spróbuję znieruchomić albo wyjdę z ekranu tak, żeby tutaj nie było w ogóle ruchu, to mój kod i tak się będzie przesuwał dalej. Dlaczego? Bo on ma w bloczku zawsze przesuwaj o 10 kroczków. Więc to jest taki program, gdzie kod będzie chodził zawsze, tylko tyle, że ja moją ręką jestem w stanie nadawać mu kierunek ruchu. Za moją ręką. Natomiast chciałabym teraz zmodyfikować jeszcze jeden kroczek, czyli zmodyfikować program tak, że mój kot będzie chodził dopiero wtedy, kiedy ja rękę na niego wezmę. Czyli jak nie ma ręki, nie ma ruchu, nie będzie chodził. Będzie ruch, dopiero będzie chodził. To może się przydać do prostej zabawy za chwilę, którą dopracujemy. Zróbmy sobie może tak. Zapisujemy, dobra? Kamera 3 chyba, dziewczyny. Kontrolujcie mnie, czy to będzie trójeczka. Znowu plik pobierz na swój komputer. Jak pobrałyście, to modyfikujemy jeszcze ten projekt, żeby rzeczywiście kod chodził dopiero wtedy, kiedy ja rękę wezmę na niego. Słuchajcie, wchodzimy w kontrolę. Wybieramy sobie jeżeli. I teraz, jeżeli ruch na tego kota będzie, czyli będą moje paluszki na kocie, to dopiero będzie się przesuwał. Czyli popatrzcie, wyrzucam, przesuwam, wrzucam do jeżeli. Widzicie? Wzięłam, przesuwam z góry, wrzuciłam do jeżeli. I teraz jeszcze muszę uzupełnić ten warunek, który już dzisiaj na początku uzupełnialiśmy. Jeżeli ruch będzie większy jak 10, bo wtedy łatwiej nam się kod obracał, to teraz powinien łatwiej chodzić. Czyli popatrzcie, wyrażenia, znak mniejszości, tu weźmy sobie, niech będzie ta dziesiątka. Teraz w czujniki niebieskie i ruch kamery na tego duszka. Na duszka, to jest ważne. Na duszka, bo ja chcę go ciągnąć za sobą, na duszku. Dziewczyny, czy jest, czy nie za szybko? A może za wolno, no to mówcie, to przyspieszymy. Okej, dobrze Małgosiu, to chwileczkę jeszcze. Spróbujcie skonstruować to, co widać na ekranie. Czyli bloczek jeżeli, którym teraz ruszam, na razie jest z boku. Jeżeli ruch kamery na duszka będzie większy od dziesiątki, patrzcie na kamerę. Patrzcie na kolory. No to słuchajcie, to teraz to jeżeli, jak się domyślacie, wrzucam sobie do mojego zawsze. Przytrzymam chwilę, żebyście widzieli, w którym miejscu. I teraz słuchajcie, testujemy. Uruchamiamy. Teraz zobaczcie. Ja się ruszam tutaj, tralala, tak. A kot się nie rusza. Teraz powinnam, dopiero jak będę na kotku ruszać paluszkami, to on powinien się ruszać za mną. No to spróbujmy. Chodź, kotku. Ja go tutaj łapę. Popatrzcie, łapię go. Okej. O, ale zobaczcie, jak moja ręka straciła kontakt z ruszać, więc ja go muszę tutaj ładnie, delikatnie, powolutku ciągnąć swoją ręką. Teraz troszkę gorzej się porusza, prawda? Bo on musi wyłapywać cały czas ten mój ruch. Zobaczcie, widzicie? Ale jestem w stanie go przesuwać, jak taką bańkę mydlaną troszeczkę. O, bańka mydlana. Tak? Zobaczcie. Zobaczcie, czy działa u Was. Mogę sobie go teraz tutaj spokojnie bawić się nim.
Tu nawet są balony jako gotowe duszki w bibliotece, więc możecie takim balonem zamiast kotem się bawić. Więc takie posuwanie tego balonika w różnych kierunkach. Dajcie znać, czy Wam działa. Mogę teraz przesuwać. Tadadam. Super. Trzymam. Słuchajcie, to jest kolejna wersja do zapisania. Nie wiem, mam nadzieję, że sobie dopisujecie mniej więcej, jak to działa. To jest ta trzecia wersja, kiedy ja ruszam kotkiem tylko wtedy, jak będę miała rękę na nim. Ta ręka rzeczywiście będzie w ruchu. Działa, super zabawa. No też mi się podoba, tak, słuchajcie, to tak wciąga. Wciąga. Wyobraźcie sobie teraz dzieciaki, które zaczynają się bawić. Nas to wciąga. Jak je to wciągnie, to słuchajcie, macie 45 minut z głowy z jednym projektem, bo się muszą pobawić. I teraz popatrzcie, do takiego prostego projektu można dołożyć, że po mojej scenie na przykład porusza się coś jeszcze i my próbujemy to gdzieś omijać. Różna może być koncepcja, że omijamy, albo że chcemy akurat dotknąć postaci czy przedmiotu, który się będzie za chwilę tutaj poruszał. Dołożymy go, ale spróbujcie zapisać jeszcze ten projekt, dobrze? Jako kolejny wasz. Ja już powiem szczerze, pogubiłam się w numeracji zapisywanych, więc myślę, że tam sobie jakoś numerujecie. Ania daje informację, że działa. Dajcie znać reszty, czy jesteście w stanie manipulować tym kotkiem tam, gdzie chcecie. U Małgosi również super. Zapisujemy dziewczyny, ale nie usuwamy tego projektu, bo my teraz dołożymy sobie drugą pać i spróbujemy się pogonić albo wręcz unikać. Zobaczymy. Czekam chwileczkę na spokojnie, żebyście zapisały. Nie wiem, żeby potem nie spowalniać. Danusiu, z obrazem, ale z obrazem tylko moim, czy widzisz ten skrypt u mnie dobrze? Nie możesz nie widzieć, to pół biedy, ale czy ten skrypt dobrze widać, Danusiu? Ja spróbuję jeszcze, czekajcie. O, tu jest ok. Tu jest ok. Tu też jest dobrze. Tu też jest ok. Nie słychać mnie, Kasiu, w ogóle. W ogóle. Kasia, nie słychać mnie teraz. Halo, halo. Halo, okej. Halo. Kontrolnie. Kasia, słyszysz? Halo, halo. Słuchajcie, no czasami bez problemu. Halo, halo.
Halo, halo, zresetowałam głos. Czy... Dobrze. Czy ja mogę dalej? Niech ktoś da znać. Tak, bo resetowałam przed chwilą głos. Czy teraz? Małgosia, słychać? Kasia, jesteś? Halo, halo. Halo. Dajcie proszę znać. Słychać. Okej, dobrze. No to idziemy dalej. Słuchajcie, modyfikujemy. Zobaczcie, zwijam tego mojego kota tutaj tą strzałką. Widzicie? Pod sceną. Tak, widać teraz tylko kotka, nie widać jego parametrów. I teraz dodaję sobie nową postać. Nowy duszek. To jest to miejsce, zaraz pod sceną. I obok jest taki, ja go nazywam krasal. I to jest informacja, że tu jest biblioteka gotowych narzędzi. Klikamy. Słuchajcie, będziemy się długo rozwodzić i szukać jakiejś, zobaczcie, taka jest piłka ball. Wystarczy na nią kliknąć kilka razy i ona powinna załadować się do mojego projektu. Jest, zobaczcie, już mam kota i mam piłkę. I teraz zrobimy sobie tak, wprawimy tą blata po całej scenie i damy warunek, że jak piłka dotknie kota albo kot dotknie piłki, to będzie efekt miauczenia, żeby było słyszalne, że się dotykają. Słuchajcie, ważne jest to, i dzieci również często błędy robią, zobaczcie pod sceną, czyli pod tym tam, gdzie mnie widać, na dole macie kotka i macie piłkę. Jeżeli ja jestem w kocie teraz, zobaczcie, on jest zaznaczony na niebiesko, a chcę budować w piłce, czyli muszę kliknąć w piłkę, ona teraz jest na niebiesko. Dzieciaki często na to nie patrzą, budują skrypt, gdzie popadnie, a potem się zastanawiają, że nie reaguje tak, jak powinien. Więc uczulcie ich na to. Dobra, jestem w piłce, tu jest puściutko po prawej stronie i tutaj buduję skrypt. No to zdarzenia. Kiedy zielona flaga? Możemy się umówić, że moja piłka, nie wiem, no mogę ją przesunąć, na przykład, żeby była dalej od kotka. Chcę ją tu zakotwiczyć, czyli kotwicę rzucam. Wchodzę w ruch i znowu wybieram bloczek idź do. Pamiętajcie, wasze parametry będą inne. Tym się nie przejmujemy. Następnie, chcę, żeby ta piłka cały czas się poruszała, no to wchodzę w kategorię tą żółtą i wybieram kategorię zawsze, bo chcę, żeby moja piłka zawsze biegała po scenie. Ona ma się poruszać, czyli przesuwać. Wchodzę w ruch i wybieram przesuń o 10 kroków. Ponieważ mój kot porusza się dość wolno, to przed chwilą testowałyśmy, to weźmy, zmieńmy sobie tą dziesiątkę, bo to będzie dość szybko, na przykład na czwóreczkę, niech ona też się nie porusza tak szybko. Ale dzieciaki będą testować i jak się domyślacie, będzie za chwilę 1000, milion i tak dalej. I jeszcze jeden ważny bloczek, również w ruchu, tutaj... Właściwie na samym dole, zobaczcie, jeżeli na brzegu odbij się, czyli moja piłka musi się odbijać i wrzucam to również do zawsze. I byłoby już prawie idealnie, tylko tyle, że moja piłka na początku musi nabrać jakiś kierunek konkretny, żeby nie poruszała się na przykład poziomo cały czas, prawda? Bo będzie tak latać od prawego do lewego brzegu i to będzie bez sensu. Więc uwaga, wchodzę, jestem w ruchu, nie wychodzę z tego. I tu już jest bloczek, który znamy, ustaw kierunek. Słuchajcie, wybierzmy sztywno, nie wiem, 30, niech ona zaczyna 30, czyli pisz sobie tak, o, poleci sobie tak nad tym kotkiem. I teraz ten kierunek ustawiam tylko raz. To znaczy, że popatrzcie, gdzie go muszę dać. Zaraz pod zieloną flagę, widzicie? Czyli uwaga, kiedy zielona flaga, ustawiam kierunek 30, znajduje się dokładnie w tym punkcie tutaj
i zaczynam się poruszać, a jeżeli dotknę brzegu, dotknę kątowi odbicia i to też można dzieciakom przemycić, dlaczego nie? No dobra, no to słuchajcie, teścik, aha, jeszcze, ale nie wiem, no właśnie, no jak przetestować, by miałyśmy dodać interakcję, czyli kiedy dotkną dwie postacie, to na przykład kot zamiałczy. No to uwaga, jestem w piłce cały czas, nie wychodźcie z niej. Wchodzę w kontrolę, tu wybieram bloczek jeżeli i teraz w czujniki, tam gdzie była kamera, ten ładny niebieski, przy czym interesuje mnie pierwszy bloczek, zobaczcie, dotyka wskaźnika myszy i ja go tutaj ładuję, widzicie, tu go ładuję. Skoczył, ale uwaga, rozwijam czarną strzałkę i ma dotykać nie wskaźnika myszy, a ma dotykać kota, a mój kot, zobaczcie tutaj na dole, on się nazywa Sprite One, czyli duch jeden. Klikam na niego, czyli jeżeli dotknę mojego ducha jeden, mojego, czyli mojego kotka, to wtedy na przykład będzie dźwięk, czyli wchodzę w dźwięk, to jest ewidentnie kategoria fioletowa i wybieram sobie na przykład zagraj dźwięk pop, niech będzie ten pierwszy, już tutaj nie rozdrabniamy się. I teraz wrzucić tutaj w to zawsze, w tym miejscu. Popatrzcie, przesuwam powolutku i wrzucam w to miejsce. Przytrzymam trochę, żeby było widoczne, w które puszczam. I teraz powinno to działać na tej zasadzie, że piłka sobie swobodnie wentruje, ja kieruję kotem i staram się nakierować kota na piłkę. Jak się spotkają, to będzie dźwięk pop. No dobra, no to uruchamiam, widzę Danusia, że już testowałaś chyba, tak? Ja uruchamiam i testuję. Chodź tutaj. O, jest. Nie wiem, o. Chodź, maleństwo, do piłeczki, chodź. Jest. Jest. O, i w ten sposób można się bawić. Chodź, maleństwo. Jest. Słuchajcie, czy działa? Czy wam ta zabawa działa? Prosta zabawa daje bardzo dużo radości dzieciakom. Zresztą nie muszę was przekonywać. Dajcie znać, czy to działa. A za chwilę sobie zrobimy kilka konkretnych projekcików, które możecie też w szkole wykorzystać. Równie krótkich. Myślę, że to są takie projekty, które się spodobają dzieciom. Co wy na to? Małgosia działa. Super, zapisujemy. Dziewczyny, jeżeli macie przetestowane i wszystko działa, super Ania, to zapisujemy. Ja sobie zatrzymam się na chwilę. Plik. Pobierz na swój komputer, nazywajcie to jak tam chcecie, kolejny numer bycie i zapisujemy sobie kolejny projekt. I za chwilę w ogóle wyjdziemy z tego projektu i stworzymy jeden od podstaw, wykorzystując właśnie kamerę. Projekt, który trochę przyda się, myślę, na, może się przydać na zajęcia na przykład, jeżeli macie na przykład tablicę, chociaż niekoniecznie komputer również się sprawdzi. Ola, nie słyszysz. Ola, okej. Okay. A czy widzisz? Ola, czy widzisz? Olu, widzisz? Ja mogę zresetować jeszcze raz. Halo, halo, znowu zresetowałam dźwięk, a teraz? Jak to wygląda teraz? Halo, halo, czy teraz jest dobrze? Okej. Okay.
Danusia mówi, że dobrze. Ola, czy teraz mnie słyszysz? Jeżeli tak, daj znać. Reszta zapisuje projekt i uruchamiamy zupełnie nową stronę ewentualnie. Nie, myślę, że nowy projekt uruchomić. To będzie dobre rozwiązanie, nie musimy usuwać niczego, tylko warto to zapisać. Dobrze, słuchajcie, kto zapisał? Wybiera plik i wybiera nowy. Dobrze? Czy ja już spokojnie mogę to usunąć? Czekam na reakcję, słuchajcie. Idę szybciutko po wodę, zaraz wracam. Już jestem, wodopój przyniesiony. Jak dziewczyny u Was wygląda? Ela jest gotowa, dobrze, Danusia też, super. No to ja już uruchamiam nowy. Już. Okej, zupełnie dziewczyny nowy projekcik. Nie widać mnie na razie, bo jeszcze nie uruchamiałam kamery w tym projekcie. W Scratchu, dlatego jest białe tło na scenie. Nie przejmujemy się, zaraz to się zmieni. Zaczynamy. Słuchajcie, pomyślałam sobie, żeby można stworzyć projekcik. Wykorzystam do tego kotka i zrobimy trochę metodę świateł czerwone-zielone. Czerwone, nie wiem, zielone, wiem. Trochę taka metoda okejowska. Brakowałoby nam żółtego, ale my się zatrzymamy na razie na dwóch kolorach. Jak my sobie z tym poradzimy? Słuchajcie, nie uruchamiam na razie kotka, dobrze? Jak nie uruchomię kamery, to być może nie będzie problemu z głosem i spróbujemy najpierw skonstruować, a na samym końcu dodamy kamerę. Słuchajcie, mam kotka i chciałabym tego kotka, uwaga, w trzech kolorach. Pomarańczowy, czyli kolor neutralny, i kolor czerwony i kolor zielony. I teraz popatrzcie, jak to zrobimy. Tutaj, gdzie mamy bloczki i kategorie w kolorach, na samej górze znajduje się taka zakładka kostiumy. Klikamy. Kostiumy, ja zawsze dzieciakom tłumaczę, że to jest taka moja szafa, czyli ja tam mogę zmieniać sobie mój wygląd. I teraz zobaczcie, mam tutaj dwa koty. Ja od razu pokażę, co się dzieje, jak będę klikać sobie te kotki. I jak widzicie, kostiumy tak naprawdę nadają nam ruch postaciom. Oprócz tego, że mogę tu ten wygląd zmieniać. Ale słuchajcie, mnie ten ruch teraz nie będzie potrzebny, dlatego popatrzcie, jak klikam sobie na dwójeczkę, to jest tutaj taki krzyżyk, mogę usunąć tą dwójeczkę, usuwam. I teraz mam już tylko jedyneczkę. I teraz z tej jedyneczki chcę zrobić jeszcze dwa dodatkowe, takie same kotki, bo ja je będę malować. To teraz zobaczcie, jak to szybko zrobić. No jest tu kilka metod, ale jedna, która może Wam się przydać przy pracy z dziećmi. Na górze, w tym miejscu tutaj, gdzie pokazuję myszką, na środeczku, są takie tajemnicze ikonki. Nożyczki, to pewnie się domyślacie, że to jest coś do usuwania, ale przed nożyczkami jest stempelek. Duplikuj, czyli powielaj. Klikam na ten stempelek i teraz zobaczcie, na który stempelek klikam. Widzicie? Na który obrazek klikam. Ten malutki tutaj na środeczku. Klikam raz. Już mam dwa koty takie same, a chcę jeszcze jednego, czyli znowu wracam na stempelek, klikam znowu na kotka i mam trzy takie same kotki. Słuchajcie, ja będę pracować, ewentualnie gdyby ktoś się pogubił albo powiedział za szybko, to proszę piszcie, dobrze? I teraz tak.
Te kotki są ponumerowane. To jest jedyneczka, to jest dwójeczka i to jest trójeczka. Ja się będę odwoływać do tych numerków. Jedyneczka. Jedyneczka ma zostać pomarańczowa, bo o to mi chodzi. Wchodzę na dwójeczkę. I teraz po prawej stronie mam wiaderko. Wiaderko powinno być Wam znane, bo myślę, że częściowo gdzieś tam część pracowała albo pracuje i ma zajęcia komputerowe z dzieciakami w klasach młodszych. Więc tutaj to wiaderko pozwoli nam zamalować kotka. I tutaj na dole macie jeszcze plusik. Tym plusikiem możecie sobie powiększyć kotka, żeby dobrze było go widać. I teraz popatrzcie. Musicie najechać dokładnie. Na ten pomarańczowy. Dwa. Po prostu muszę zamalować. Pomarańczowe. Wchodzę teraz do trójki. Robię dokładnie to samo, tylko chcę mieć kolor zielony. Któryś tam odcień zielony. I maluję teraz kota na zielono. Ja już widzę, że zamalowałam. Będę miała problem. O, zamalowałam kolor. A to nic, zostawię mu łapę pomarańczową. Można cofnąć, dziewczyny. Jeżeli coś się nie udało, to na górze można cofać. Tutaj są strzałki. Ale mnie szkoda troszkę czasu, ponieważ mam trochę projektów przygotowanych i dawać. Także ja już zostawię tą rękę pomarańczową. Dobra, no to mam trzy koty. I teraz zobaczcie, mam trzy koty. Pomarańczowy, czerwony i zielony. Czy macie te trzy koty w tych trzech kolorkach? Udało się Wam stworzyć? Dajcie znać, przynajmniej jedna osoba, to znaczy, że będzie dobrze i pójdę dalej. Jest, dobrze, dzięki Beata. No to teraz wracamy do skryptu. Obok kostiumów na górze, widzicie, tutaj jest zakładka skrypt. Wracam do skryptów, jestem już w moich bloczkach, na razie jest pusty. Ja tylko wiem, że chciałabym zacząć zabawę od neuli pomarańczowego, więc spróbujmy to zrobić. W zdarzeniach, kiedy zielona flaga. I teraz wchodzę w wygląd. I tutaj jest taki bloczek, zobaczcie w tym miejscu. Zmień kostium na A. O, przepraszam, dwie, bo mnie troszkę spowolniło. Zmień kostium na i teraz po rozwinięciu czarnej strzałeczki jest informacja, że jeden kostium to jest, to pamiętacie, u nas jedynka była pomarańczowa, dwa czerwona, trójka zielona. Jak uruchomię zieloną flagę, powinien mi się pokazać kod pomarańczowy. Czyli działa. I to jest dobry początek. No to teraz idę dalej. Wybieram sobie, znowu wchodzę w kategorię tutaj nowy duszek, ale nie wchodzę do biblioteki. Czyli nie interesuje mnie ten pajac, a interesuje mnie, uwaga, pędzel. Widzicie, w którym miejscu jestem? Pędzel. I tym sposobem, który jest kątem. Tak przy okazji zobaczcie, że ja mam tutaj powiększałam sobie przed chwilą, dlatego mam tutaj 200%, widzicie? Wróćmy do setki, tak żeby było widać całą scenę, bo będziemy wiedzieć, jaki duży ten prostokąt. Po lewej stronie wybieram sobie narzędzie do malowania. Mam dwie opcje. Pierwszy prostokąt to pusty w środku, a drugi prostokąt pełny w środku. Więc wybieram ten pełny. Mogę zacząć od koloru zielonego. Popatrzcie, już go mam wybranego i zobaczcie, co robię. Maluję sobie na brzegu sceny, ale nie większy. Coś takiego, dobra? Taki pasek zielony.
kliknę z boku, on mi się pojawić na scenie. U mnie troszkę to spowalnia. Ok. Jest na scenie, ja go sobie troszkę przesunę. Zobaczcie, żeby był... O, przynajmniej tyle. Słuchajcie, jak się domyślacie, ja będę na nim machać. Machać raz na zielone, raz machać na czerwone. Wtedy kot będzie zmieniał swój wygląd. Dlatego to ma być taki pasek, a nie większy obszar. Gdzie jestem? I teraz znowu prostokącik pełny, tylko że kolor czerwony. Maluję sobie właściwie gdziekolwiek prostokąt, bo ja go zaraz przesunę. Tam wracam do skryptów i ja ten prostokąt na scenie sobie przesuwam, żeby był po drugiej stronie, taki pasek. Ok. Wyszła mi flaga, tak mi się kojarzy. Tutaj Francja? Bo pomyliłam kolory. Dziewczyny, czy macie to, co u mnie? Na razie jeszcze skryptów praktycznie żadnych. Mamy kolor zielony, kolor czerwony, a na środku jest kot pomarańczowy. Nawet mi się zrymowało. Małgosia, jest fajnie, super. Jest dobrze. To teraz zaczynamy programować. Zobaczcie, wróciłam do skryptów. Czy też jesteście w skrypcie, czyli tam, gdzie są bloczki. Moje. I teraz programujemy. Zacznijmy może od koloru zielonego. Zielony. Zobaczcie, jestem w zielonym kolorze, dlatego mam ramkę dookoła niebieską. Programuję zielony. Uwaga. Kiedy zielona flaga... Dobrze jest ten kolor zakotwiczyć, żebym go przypadkiem gdzieś przez pomyłkę nie przesunęła. Czyli ruch, idź do. Wiecie, to są takie dobre nawyki, to zakotwiczanie na samym początku. Teraz zawsze w kontroli żółtej, zawsze. Jeżeli wykryję ruch na zielonym pasku, czyli jeżeli mój ruch w kamerze na tego duszka będzie większy i tu myślę dla bezpieczeństwa dajmy 20, dobra? Czyli wchodzę w wyrażenia, znowu może być znak mniejszości, daję 20, zobaczymy jak działa, bo tym razem będę musiała być gdzieś tam na środku. Wchodzę w czujniki. Ola, ale teraz jesteś i widzisz? Jeżeli tak, to spróbujmy nadrobić. Pytanie, czy masz te dwa paski, które ja mam, zielony i czerwony? Czy pokazać może, jak jeszcze się je generuje? Ola, halo, halo, słyszymy się? Ola, jeżeli będzie ok, daj znać, proszę, a my idziemy dalej, w razie czego coś powtórzę. Dobra, jestem w czujnikach i z czujników wybieram ruch kamery na duszka. Nie wolno na scenę. Tym razem na duszka, bo ja chcę konkretny zielony pasek. Tu już nam troszkę mogę przesunąć w dół. Ok. Dobrze. I teraz to, jeżeli wrzucam do środeczka, czyli jeżeli ruch na zielonym idzie powyżej 20, to mój pasek zielony musi nadać wiadomość do kota, że ma się zmienić na zielony. I teraz wracamy do kategorii zdarzenia. I tutaj na dole macie takie polecenie, nadaj komunikat.
Zobaczcie, że znowu mogę nacisnąć czarną strzałkę i to nie musi być słowo komunikat, tylko mogę dodać dowolne słowo, które będzie mi się kojarzyło z projektem. Więc wybieram sobie nowy komunikat i ponieważ zielony jestem, to muszę nadać wiadomość zielony, niech będzie. Wiadomość zielony. Klikam OK i zobaczcie, nadaj zielony. To będzie się dzieciakom kojarzyło. I wrzucam to do środeczka. I teraz tak. No, jak nadam ten zielony kolor, to kto powinien odebrać kolor? To tak trochę jak rozmowa telefoniczna, to powinien słuchawkę odebrać. No, mój kot. To zobaczcie, tak, na dole wracam do kotka. Jestem teraz w kotku. Jestem w kategorii zdarzenia. Kontroluję, czy mnie słychać. Halo? Halo, halo? Dajcie znać, czy mnie słychać. Dobra, bo nie miałam reakcji od Was, to się obawiałam. Jestem w kotku i teraz zobaczcie, w zdarzeniach brązowych jest informacja. Na dole również. Kiedy otrzymam, i tu już mi wskoczył zielony, widzicie? To mam zmienić się na zielony wygląd, czyli wygląd, zmiana kostiumu. I z tego, co pamiętam, zielony był chyba trójką. Ale żeby się upewnić, wejdę w kostiumy i faktycznie, zielony trójka. Wracam do skryptu, czyli spośród 1, 2, 3 właśnie wybieram trójkę. Dobra, i teraz słuchajcie, to samo musi zrobić czerwony, ale my zrobimy teraz sztuczkę. Wejdźmy sobie do zielonego. I teraz zobaczcie, chwytam sobie za pierwszy bloczek, widzicie, za ten brązowy, ja mogę tym ruszać. I teraz ruszam to tak, żeby przesunąć tutaj na dół na czerwony. Moja myszka ma się znaleźć tutaj na czerwonym. I wystarczy klik, puścić. Puszczam. No, u mnie jest przesunięcie znowu. OK. I teraz zobaczcie. W zielonym mam skrypt, w czerwonym mam skrypt. Taki sam. Czyli w ten sposób wykonałam szybko kopiowanie między duszkami. I Wanka, czy ty... no nie masz kamery, ale czy ty nie robisz z nami w Scratchu? Czy to w ogóle... Program nie odmawia posłuszeństwa, jak włączamy kamerę. Iwonka, bo Iwonka 1 to, tak jak mówię, inna osoba. Iza, czy ty masz kamerę, czy ty też nie masz kamery? Dobra, Iwona, w razie czego pisz? Jak to u Ciebie wygląda? Słuchajcie, idziemy dalej. Jestem w czerwonym. Zobaczcie, tutaj na dole czerwony. I teraz tak, po pierwsze, muszę tu coś poprawić. Na pewno, zobaczcie, odsuwam zawsze. Ona już jest OK, dobra. Wyrzucam to idź do, bo to są nie moje parametry. Wyrzucam. Wchodzę w ruch. I pobieram moje aktualne, moje, czyli czerwonego paska. Muszę podmienić, bo inaczej mi czerwony pasek ucieknie na zielony. Teraz łączę. Jeżeli ruch jest z kamery na tego duszka większy za 20, to zostaje. Tylko teraz muszę nadać komunikat nie zielony. Rozwijam strzałeczkę, a dodaję nowy i piszę czerwony. Zatwierdzam OK. No to skoro to już mam poprawione, to teraz muszę wrócić do kota tutaj. Wracam do kotka. I w kotku, to już jest końcówka.
muszę znowu wejść w zdarzenia, kiedy otrzymam czerwony w wyglądzie, muszę zmienić na czerwony, a czerwony był kostiumem numer 2. Numer 2. I teraz, dziewczyny, właściwie wszystko. Brakuje mi jeszcze tego kocka, włącz kamerę. Wejdźmy, może to być w kotku. Wejdźmy w czujniki i wybierzmy kamera włączona. Oczywiście to musi być przy zielonej fladze. Przy zielonej fladze. I teraz jeszcze analizujemy, czy jest wszystko. W kotku są trzy osobne skrypty. Zielona flaga mówiąca, że kamera włączona i jest pomarańczowy. Jak otrzyma zielony, zmienia się na trójkę. Jak otrzyma czerwony, zmienia się na dwójkę. W pasku czerwonym i zielonym jest praktycznie to samo. Czyli w momencie, kiedy wykryją ruch na sobie, kot zmieni się dokładnie na ten kolor. I teraz chwila prawdy uruchamiam flagę. Powinien mnie, nawet już mnie nie zapytał o kamerę, już jest ok. Przy okazji wykrył mój ruch zielony. I jeszcze raz, nie ruszam się. I teraz biorę sobie rączkę na środek. I teraz próbuję sobie, testujemy. Próbuję sobie iść na czerwony i pomachać na czerwonym. Mój kot powinien być czerwony. No, 20, czy mi się uda? Jest. To jest informacja, nie potrafił, nie umiał jeszcze, proszę pani, więc to jest taka informacja zwrotna. A teraz idę na zielony. No, ten zielony szybciej wykrywa. Teraz idę na czerwony. Czerwony. Ok, jest czerwony. Teraz mogę znowu na zielony. Jest zielony. Teraz mogę na czerwony. Pytanie, dziewczyny, czy działa? Czy wam działa? Oczywiście musimy gdzieś być tam w środku, prawda? Bo teraz jak będę ruszała po bokach rękoma, to mam ten ruch na obu paskach. No więc musimy uważać. Więc staramy się gdzieś tam naprzeciw patrzeć. I dobrze jest właśnie w tym momencie, nie wiem, chyba Małgosia pytała, czy to jest dobrze. O. To tylko u mnie. Danusia, super. Słuchajcie, dajcie znać, czy u was zadziała. Czy u was działa. I tak jak powiedziałam, i tu gdybyśmy dali 10, to moglibyśmy się ruszyć, bo by kod nam bardzo wariował. Nie wiem, delikatnie ruszyła ramionami, a kot od razu by zmieniał kolor. A tak zobaczcie, ruszam sobie ręką, swobodnie prawo, lewo i kot zmienia, nie tak od razu, ale to musi być taki energiczny ruch, żeby wykrył mi faktycznie kolor. Czy u was działa? No, u mnie jak najbardziej. Działa, super. Słuchajcie, jeżeli działa, to macie kolejny programik do napisania z dzieciakami, więc robimy plik, pobierz na komputer. Małgosiu, jeżeli na zwolnionych obrotach, to jedynym wyjściem z sytuacji jest zmienić parametr z 20 na coś mniejszego. Wtedy będzie bardziej czuły na twój ruch. Spróbuj. Nie wiem, 15 spróbuj, potem może 10, chociaż 10, jak pamiętacie, na ich szkod się obracał bardzo, bardzo szybko. Super. I daj znać, czy to coś da, czy to poprawi twoją sytuację i czy będzie dobrze. Reszta zapisuje i zaraz przechodzimy do następnego projektu. Słuchajcie, tak przy okazji, dziewczyny, czas leci nieubłaganie. Jest już 19:06. Obiecałam wam przerwę po mięby. Właściwie to sobie obiecałam tą przerwę.
Ale pracuje się bardzo dobrze, słuchajcie. Małgosia potwierdza, że jest na 10 lepiej. Dziewczyny, jeżeli chcecie, to zmieńcie również dziesiątkę i wtedy będzie ta reakcja lepsza. Ale tak jak mówię, to jest jakby do przetestowania i to wy decydujecie, z którym parametrem lepiej wam to funkcjonuje. Dobrze, słuchajcie, obiecałam, tak jak powiedziałam, sobie przerwę i mam, ale tak mi się dobrze pracuje, że tak sobie pomyślałam, że lećmy dalej. Co wy na to? Najwyżej przestanę do was gadać parę minut wcześniej, a potem zostanę oczywiście z wami, ale myślę, że szkoda czasu, bo już jest 19, po 19. Jak wy się na to zapatrujecie, dacie radę? Pamiętajcie, że możecie w każdej chwili wyjść, tak jak ja, po wodę, jeżeli macie potrzebę. Myślę, że tempo pracy jest takie wystarczająco umiarkowane, że dajecie radę. Zostawiam trochę skrypt jeszcze, żeby on by każdy nadrobił. Dziewczyny, dajcie znać, czy lecimy dalej, czy dacie radę bez przerwy. No tak, Małgosiu też to czuję. Ale lecimy dalej, co? Ja już prostuję łopatki faktycznie od tego siedzenia i od krzyżu i obiecujmy sobie, że jak skończymy zajęcia, to na matę i parę ćwiczeń rozciągających, może joga. Nie wiem, może ktoś z was chodzi na jogę. Ja bym bardzo chciała, ale brakuje czasu. Chociaż czasami podpatruję na YouTubie, jak uczą jogi. Dobra, radę, super, bardzo mnie to optymistycznie nastraja, więc dziewczyny, słuchajcie, jeżeli jest tylko projekt zapisany, to uruchamiamy nowy projekcik, teraz się fajnie pobawimy. To było bardziej takie dydaktyczne, trochę myślę do wykorzystania na lekcji, ale to według uznania. Ja otwieram nowy, znowu zginę na chwilę ze Scratcha, ja na pewno w Click Meetingu. A na Scratchu w tym momencie zginęłam, bo znowu nie mam skryptu, prawda? Uruchom kamerę. No dobra, no to lecimy. Słuchajcie, teraz prosta zabawa. Zrobimy sobie zabawę ze spadającym balonikiem i będziemy chcieli go podbijać, na przykład głową, żeby nam nie spadł. To jest zabawa, która się bardzo dzieciakom podoba, a przy okazji, słuchajcie, rozruszamy nasze kręgosłupy. Nie chcę kotka, więc pokazywałam już wam tutaj na górze. Teraz tu może przejdę. O, tutaj na górze wam pokazywałam te malutkie ikony i tam są nożyczki. Klikamy na nożyczki i przesuwamy się na kotka i klikamy na tego kotka i mówimy mu paj, paj. Nie ma go. Nie ma nic teraz. I ja chcę znaleźć sobie balonika, ale uwaga, popatrzcie gdzie, bo teraz jakby kolejny element i kolejny błąd, który bardzo często u dzieciaków wyskakuje, że dzieciaki tutaj, popatrzcie, skoro nie ma duszka, to widać scenę podświetloną. I oni często na scenie mi coś ładują, bibliotekę albo duszka. Nie, ja chcę nowego duszka tutaj, z tej kategorii. Nowy duszek i wybieram pajacyka. Pajacyka, krasnala. Oj, zobaczcie, jest bardzo szybko balonik. Wybieram balonika, mam balonik. I się bawimy w spadający balonik. Najpierw zaprojektujemy, że on będzie spadał, a potem będziemy go odbijać. Pierwsza rzecz, no skoro ma spadać, to musi spadać z góry, więc zobaczcie, co ja robię. Ja go przesuwam. Przesuwam go tak, że ledwo będzie go tutaj, o widzicie? Sznureczek w nich tylko będzie widać. Jest, tutaj. Widzicie? No to zaczynam od kiedy zielona flaga. I znowu zakotwiczam ten balon w tamtym miejscu, czyli wchodzę w ruch i wybieram idź do. Idź do. To jest pierwsza informacja. Teraz chcę, żeby mój balonik zaczął tylko opadać w dół. No i tutaj trochę wchodzimy w współrzędne XY.
Myślę, że tutaj w tym momencie dzieciakom można się odnieść również do maty, tak? Na macie macie A, B, C, D i macie 1, 2, 3. I można na przykład ułożyć jakiś przedmiot na literce B i pokazać, że jak on będzie spadał w dół maty, to będzie 1, 2, 3 i będzie tak sobie w tym kierunku schodził. A skoro spadamy w dół, to znowu tak jak z temperaturą. Skoro temperatura spada, to ona się w pewnym momencie robi ujemna, czyli na minusie. No więc uwaga, wybieramy sobie kontrolę zawsze, bo mój balon zawsze musi spadać w dół, a ja będę go powstrzymywać od tego. I teraz wchodzę sobie w ruch. I zobaczcie, tutaj jest taki klocek, tylko też uwaga, bo tu łatwo popełnić błąd. Zmień YO. Nie ustaw, nie zmień, bo X mamy w wersji poziomej, tylko zmień Y. Właściwie to jest kolejny etap, gdzie również, bo ja wychodzę zawsze z tego założenia, ja nie muszę dzieciakom tłumaczyć, co to jest oś liczbowa, co to jest układ współrzędnych, ale wystarczy, że na przykład na tablicy narysuję im taką kreskę i nazwę ją X i taką kreskę nazwę ją Y. To już będzie świetny wstęp do tego. No dobra, no to teraz zmień YO. I teraz tak, jeżeli ja chcę o 10, to temperatura będzie mi rosła do góry, czyli będzie bardzo gorąco, a ja chcę spadać w dół, czyli będzie o minus 10. Wrzucam to do bloczka zawsze i to jest pierwszy skrypt, który powinien mi zadziałać. Uruchamiam, zielona flaga, balon leci. Słuchajcie, on poleciał za szybko, więc troszkę go spowolnimy. Nie minus 10, a ile proponujemy? Minus, sprawdźmy, uruchamiamy. O, jest lepiej, prawda? Już takie swobodne spadanie. Działa spadanie? To jest pierwszy etap. Drugi etap. No, ma być ten ruch z kamerą, czyli jeżeli balon wykryje ruch na sobie, to ma jakby odbić się od nas, prawda? No to wchodzimy, uwaga, w czujniki. Pierwszy element to oczywiście, co robimy? Włącz kamerę, czyli kamera włączona i to dajemy znowu na początek. Zaraz się zobaczymy również w Scratchu, powinniśmy się zobaczyć. Uruchomię, o jestem. Trzeba uruchomić zieloną flagę, odświeżamy. Dobra. I teraz słuchajcie, znowu to już właściwie powtórzenie czegoś, co już było wcześniej. Ale to dobrze, bo jak będziemy powtarzać, poprzez powtórzenia przecież się uczymy. Więc to też dobrze dla dzieciaków. To teraz powtarzamy taki schemat, który już mieliśmy. Jeżeli ruch kamery będzie, znowu wybierzmy 20, słuchajcie, a jak będzie z 20 źle, to przetestujemy z innym parametrem. Wchodzimy w wyrażenia, wybieramy sobie, proszę, nierówność, znowu wpisujemy 20, gubię się na którym komputerze, znowu wracam w czujniki, wybieram ruch kamery na tego duszka. Co, jakaś normalnie mi tu lata i właśnie przed chwilą mi weszła na kamerę. Popatrzcie, i teraz znowu, widzicie ją? Popatrzcie, wchodzi mi na kamerę. No, ale uparta. Chyba chce z nami. Dobra, jest ruch kamery na tego duszka, bo to jest ważne, na tego duszka. I teraz słuchajcie, zanim to jeżeli wrzucę do góry, to co ma duszek robić, jak ruch ode mnie? No iść w górę. Czyli wchodzę w ruch i wybieram znowu zmień Y i wrzucę to do środka. I teraz słuchajcie, opada mi o minus 4, więc tak na logikę moglibyśmy powiedzieć, że jak go odbiję o 4, to będzie dobrze. No nie będzie dobrze, bo ja nie zdążę poodbijać, bo on mi za szybko spadnie. Ale to jest też kwestia przetestowania tych parametrów. Ja śmiało proponuję tutaj 20. Zmień Y o 20. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, jak to będzie działało. 200. 20.
I teraz to jeżeli wrzucam sobie do środeczka, teoretycznie powinno mi tu chyba wszystko działać. O, popatrzcie, włączyłam kamerę i widać, że mój baron, tak? Baron zaczyna się odbijać. Dobra? Chodź do góry, chodź. Tak. I teraz uruchamiam raz jeszcze, zatrzymam go, odświeżę sobie program. Uruchamiam raz jeszcze i teraz możecie główką, ręką, czymkolwiek. Sprawdzacie, czy działa. Uwaga. Patrzcie. 20 to jeszcze jest mało moim zdaniem. Ja może teraz dziwnie wyglądam. O, ale słuchajcie, zatrzymam i dam jeszcze, jeszcze zmienię. Słuchajcie, 40 dam. Dajcie 40. I testujemy. Uwaga. Hop. I tak, żeby nie spadł. Podbijam sobie tego bana. Hop. Hop. Zobaczcie. A mi nie idzie na boki, on tylko się podbija, prawda? I znowu spada w dół. Uciekaj do góry, uciekaj. Dajcie znać, dziewczyny, czy działa. Jest, ujemny jest. Dobra. Jak tam reszta? Kto ma, od razu zapisuje, dziewczyny, bo to już jest gotowy projekcik. I teraz możecie sobie takich balonów tutaj więcej dołożyć. I jest całkiem niezła zabawa. A właściwie to możemy dołożyć jeszcze jednego. Pokażę Wam, w jak sprytny sposób zrobić to bardzo szybko. Zatrzymam na razie. Słuchajcie, wybieram od razu na górze mój stempel do duplikowania. Widzicie? No, tu będę pokazywać. Tu jestem, na górze. Przejeżdżam sobie tutaj, no mogę na przykład na tego balonika. Mogę też kliknąć tego na scenie, zadziała tak samo. Klikam i teraz zobaczcie, mam dwa fioletowe balony. To, co jest fajne, to one mają dokładnie taki sam skrypt. One się niczym nie różnią. Natomiast my musimy trochę zmienić. Ten jeden niech będzie, właściwie to spróbujemy je, słuchajcie, rozłożyć po obu stronach. Czyli popatrzcie, jeden tu, drugi tu i naszym zadaniem będzie tylko zmiana kotwicy, czyli zakotwiczenie i spowodowanie, żeby ten drugi zaczął opadać troszkę później. No to uwaga, pierwszy balon. Odpinam bloczek zawsze, wyrzucam moją obecną kotwicę, wyrzucam, a ładuję aktualną i przypinam zawsze. Wchodzę do drugiego balonika, odpinam zawsze, wyrzucam aktualną kotwicę, ładuję, wyrzucam, przepraszam, starą kotwicę, ładuję aktualną, ale tu jeszcze dołożę bloczek czekaj sekundy. A bloczek czekaj jest w kategorii żółtej. Tu jest czekaj. Sekundę dam dwie. Dopiero dopinam bloczek zawsze. I teraz będą dwa balony. No i muszę oba. Dobra. Oj, już leci drugi. Dobra. Dobra, teraz już jest trudniej, słuchajcie, zobaczcie, jest trudniej, no, mogę tutaj głową, a tu ręką na przykład. O, super, działa. Dziewczyny, dołóżcie sobie dwa balony, jeżeli trzeba coś powtórzyć przy skrypcie, to mówcie. A balon nam jest fajnie, bo wtedy większa zabawa, prawda, bo trzeba mieć koordynację lepszą. Od razu kręgosłup mi się naprostował. Dziewczyny, zapiszcie sobie, ja jestem w drugim balonie, on się tylko różni tutaj tym bloczkiem, popatrzcie, czekaj, który dołożyłam. Tutaj dołożyłam bloczek czekaj. I dajcie mi informację, czy są oba. Jeżeli są oba balony, to zapisujemy. Możecie to zapisać pod nazwą balon i wtedy będzie wiadomo, o co chodzi. I zaraz przechodzimy do kolejnej zabawy. Poczekam chwilkę na spokojnie, zapiszcie. Uciekaj. Działa, Ola, super. Zapisane, Ania, fajnie.
Dobra, słuchajcie, to już powolutku zapisujcie, ja powolutku już mówię o kolejnym projekcie. I zrobimy go sobie szybciutko, ponieważ tak zapomniałam dołożyć jednej rzeczy ważnej do jednego z projektów, które robiliśmy, ale nie pamiętam, który to był numer w kolejności. Nie szkodzi, bo to jest bardzo prosty bieg. To będzie poruszanie się kotkiem po ekranie. Ale słuchajcie, dołożymy do tego pisaka. Pisak, przepraszam. Tak, żeby mój kot malował na ekranie i spróbujemy się na ekranie podpisać, albo nie wiem, serducho dla Was namaluję za tą aktywność dzisiejszą i za tą obecność. Dobrze? Więc co, jeżeli mamy u Beaty, również działa super, zapisane Ela, dziewczyny, to robimy plik nowy, znowu znikam ze Scratcha i słuchajcie, zrobimy tak, chciałabym, żeby mój kotek był malutki, bo ja będę starała się nim rysować i jakby kolejny element poznamy, na górze tutaj, gdzie mamy, czyli zmieni mi się kursor myszki, najeżdżam na kota. O, i widzicie? Już mi się zmieniła ikona, więc musiałabym jeszcze raz kliknąć strzałki i zmniejszyć. OK. Zróbcie takiego małego kotka. Małgosia, zawiesił Ci się projekt, program, czy zawiesiłam się ja? Już Małgosia pytam. Jeżeli program, no zdarza się, jest, super, dobra, fajnie. Dobrze, to Małgosia, mamy tylko kotka, tutaj takie strzałeczki do świeczka, trzeba je kliknąć, przejechać na kotka i kilka razy klikać, żeby on był mniej więcej tej wielkości, bo ja teraz będę się podpisywać. Jola, zacina się. Dobra, mogę zrobić sobie jeszcze, zacina się, da, spróbujemy. Dobra, słychać mnie, dziewczyny, dajcie znać, czy mnie słychać, ewentualnie jeszcze zatestuję obraz, żeby odświeżyć i może powinno być lepiej. Dobra. Skoro słychać, to lecimy do projektu. Konstruuję projekt, który już robiliśmy, więc kroczek po kroczku. Zdarzenia, kiedy zielona flaga, czujniki, kamera włączona, ruch. Może być. Idź do. Jestem w punkcie 00. W kontroli. Krokodyl zawsze. Jeżeli i to zbuduję na dole i potem włożymy. Jeżeli w wyrażeniach ruch, dziesiątka nam chyba dobrze działała. Jeżeli w czujnikach ruch z kamery na duszka jest większy jak 10, w ruchu przesuwaj o 10. Ale jeszcze na początku trzeba ustawić kierunek, czyli w ruchu ustaw kierunek, wrzucam od razu w krokodyl za, ale nie na 90, tylko wchodzę znowu w czujniki, wybieram kamerkę, którą wrzucam w to miejsce, zamiast ruch wybieram kierunek kamery na ten duszek. Jeżeli wrzucam teraz do zawsze, jeżeli do zawsze i uruchamiam, dobrze, i teraz dziewczyny spróbuję go po prostu poprowadzić ręką moją, dobra, powolutku chodź, coś wariuje mi bardzo,
Chodź. Dobra. O, widzicie? Powolutku jest, idzie. Może to 10 kroczków, nie wiem, czy to 10 kroczków jest dobre. Tu może 10, a tu może 20. Testujemy. Dobra, jest, działa, ale to już było, to teraz urozmaicamy nasz program, czyli wchodzimy w kategorię pisak. Pisak, taki zielony, ciemnozielony, taki butelkowy zielony. Się kolorów nauczę. I słuchajcie, tu jest ważna rzecz, przyłóż pisak. Kiedy mam przyłożyć ten pisak? No w momencie, kiedy on mi się będzie poruszał, prawda? Czyli daję do jeżeli. Mogę przed przesuń lub po przesuń. To nie ma znaczenia. Właściwie powinno być przed, tak myślę. No bo najpierw przyłoży i przesunie mi 10 kroczków, czyli narysuje już mi coś. To powinno być przed. Przy czym nie chcę, żeby mi malował, kiedy nie ma ruchu. Więc uwaga, jest podnieś pisak. Pisak podnosimy. Popatrzcie gdzie. Jeżeli wyskoczę z tego ruchu, przesuń, tutaj pod spodem, podnieś pisak. Dobra, no to uruchamiamy i uwaga, próbujemy coś namalować. No, ja się koncentruję, dlatego nic nie mówię. No, moje drogie, artystką nie jestem, ale to jest serducho dla Was. Takie nieregularne wyszło, ale przynajmniej artystycznie ładnie. I teraz dziewczyny pytanie, czy działa. Oczywiście możemy się zaraz pobawić funkcją zmienienia w pisaku grubości albo... I wtedy to ja od razu dołożę, słuchajcie, może weźmy sobie tak... zmień odcień pisaka. To jest fajny efekt. Odcień, czyli będzie na przykład od niebieskiego ciemnego do niebieskiego jasnego. I to pytanie, czy w jeżeli, czy... Może być w jeżeli. Tutaj, pod tymi kroczkami. I teraz zobaczmy, aha, no i oczywiście popatrzcie, jak uruchomię sobie projekt nowy, to co się dzieje? Zostało mi serducho dla Was, ale ja chcę przy nowym tunęło się. Czyli jeszcze jedna ważna rzecz w pisaku, która musi być z reguły zawsze przy pisaku. Patrzcie, wyczyść. I to wyczyść dajcie, powiedzmy, po włączeniu kamery może być tutaj. Wyczyść. Uruchamiam i czyści mi. Zobaczcie, a teraz... Aha, no dobra, spróbujmy narysować. Zobaczycie, będą efekty. Mało widoczne te efekty tego odcienia, bo pisak jest dość cienki. Zmieńmy sobie jeszcze grubość pisaka. Tylko zrobmy ustaw. Ustaw szukamy... O, jest, na samym końcu. Ustaw rozmiar pisaka. To jest jedynka, to dajmy sobie, zobaczymy jaka będzie gruba i też dajmy to na początek, żeby wszystko pisał piątką. Uruchamiam, no i sprawdźmy. O, już jest zdecydowanie lepiej, popatrzcie, już się pojawia kolor, widzicie? I teraz mogę sobie tworzyć. Możecie dzieciaki poprosić o swoje inicjały, żeby spróbowały napisać swoje inicjały. No, trzeba się nagimnastykować nad tymi inicjałami, żeby one były podobne do siebie, prawda? Jeszcze raz spróbuję inicjału. Zakręciłam, ale to miało być... Nie zdążyłam ręki odciągnąć, żeby przestał mi pisać. Ale prawie, prawie. Dziewczyny, pytanie. Czy
wiedziała ten pisak i czy można malować. Widzicie? Ruszam się teraz na nim, ale tak się dzieje przy 20, widzicie? Dobrze nawet ten parametr zwiększyć. Sprawdzę to jeszcze przy 30. Wtedy te ruchy będą bardziej uzależnione ode mnie. Okej, mamy S. Mamy S, ja zatrzymuję, żebym już mi nie malował. Jest literka S. Małgosia, ty patrz, jakie mi serce wyszło, więc ty nie mów o zaburzonej koordynacji ruchu. Ale tak swoją drogą zaraz, jak macie, nie wiem, mężów, znajomych, mamy, to spróbujcie ściągnąć i niech spróbują coś napisać dla was dzisiaj. No, zabawa przednia, naprawdę. I teraz, nie wiem, możecie tym samym ćwiczyć z klasą pierwszą, jeżeli uruchomicie im taki gotowy projekt. Zobaczcie, on już trochę wygląda bardziej skomplikowano, więc ja nie wymagam, by ta pierwsza klasa na przykład ten projekt generowała, ale jeżeli byście uruchomili taki projekt w klasie pierwszej, to możecie z nimi ćwiczyć literki, cyferki. Ja wiem, że one wychodzą bardzo niedokładnie, a wy przykładacie uwagę, jak oni... No ale przynajmniej to jest taka zabawa, wiecie, na zasadzie poznajemy, rozróżniamy, więc myślę, że... Że można, a w starszych klasach, to już w drugiej klasie, prawda, rzymskie znaki poznają. Więc czemu nie pobawić się znakami rzymskimi? Fajna zabawa. Dobra, dziewczyny, to zapisujemy kolejny projekt. Bardzo proszę, jeżeli wszystkim działa plik, pobierz na swój komputer. I zaraz przechodzimy jeszcze do jednego projektu. Nie wiem, tak myślę sobie, bo tych projektów jeszcze troszkę mam, ale nie mieliśmy projektu z dźwiękiem i z pianinkiem, czyli coś na zasadzie pianina. Czyli spróbujemy pograć teraz, dobrze? Dla odróżnienia. Nie wiem, czy zdążymy, a to już może na końcówkę, jeżeli ktoś wytrzyma, to bardzo chętnie jeszcze zrobiłabym z wami projekt z wskazówkami zegara, bo to też się fajnie sprawdza w 1-3, kiedy uczniowie mogą sobie manipulować wskazówką i ustawiać godzinę, zobaczyć, jak ona się zmienia. To tak, jakbyśmy na zegarze ze wskazówki chcieli przestawić godzinę. Czyli przestawiamy minutową, a godzinowa podąża za nią. To jest fajne. No dobra, ale to tak, zobaczmy. Uwaga! Robimy tak, zapisane dziewczyny, to jak jest zapisane, to robimy nowy. Wybieramy nowy. I zrobimy sobie pianinko. Słuchajcie, jeśli chodzi o pianinko, to w sumie naszymi klawiszami mogą być kotki. Ja robiłam kulki, robiłam krzyżyki, ale w sumie możemy grać na kotach. Pierwsza rzecz, zobaczcie, przesuwam mojego kotka tutaj. Ja zrobię sobie na przykład niecałe 8 klawiszy, tylko 3-4, żeby zobaczyć sensa i na tym się da pograć. Mamy pierwszego kota, zaprojektujemy pierwszego kotka, a potem, słuchajcie, to już skopiujemy je, czyli zduplikujemy, poprawiając go pewne nutki. Zabawa właściwie będzie znowu powtórzeniem pewnych, pewnych elementów związanych z odbijaniem balona, słuchajcie, bardzo podobne. Ponieważ jak ja chcę, żeby mój pianinko zadziałało? Chcę, żeby jak ruszę ręką na tego kotka, to żeby zagrał mi konkretny dźwięk. Ale też, bo to jest ważne, żeby dziecko widziało, że ten kot akurat gra, to on mi troszeczkę podskoczy i opadnie w dół, dobrze? I to będzie taki jakby efekt uderzenia w klawisze. No to lecimy. Schodzimy zdarzenie, kiedy zielona flaga. Robimy zakotwiczenie, czyli w ruchu idź do. Wchodzimy w kontrolę, wybieramy duszka zawsze. I teraz, jeżeli będzie
Jeżeli będzie ruch na tym duszku, wybierzmy sobie znowu 20. Wyrażenia, znak mniejszości, 20. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie za szybko jestem teraz, za szybka, ale tak jak mówię, to jest znowu powtórzenie pewnej treści. Wchodzę w czujniki, ruch kamery na tego duszka. I teraz co mój duszek ma zrobić? Wchodzę w ruch. I teraz zobaczcie. Zmień Y o 10, czyli idź do góry. Właściwie to dajmy mu 20, bo 10 może być takim minimalnym ruchem niewidocznym. Wchodzimy w kontrolę. Poczekaj, zobaczymy jak ta sekunda działa, ale być może zrobimy tam ułamek sekundy. I znowu wchodzę w ruch. I zmień tym razem Y o minus 20, czyli opadnij w dół. Ale na swoje miejsce, nie niżej. Ok. Dopinam. Wrzucam jeżeli. Oczywiście uruchamiam. Czego mi zabrakło w czujnikach? Kamera włączona. Uruchamiam. I teraz spróbuję. Pyk. 20. No, coś mi tutaj nie halo. Działa wam, dziewczyny? Ruszył się? Patrzcie, ruszył się, a znowu mi mucha tu na kamerę siada. No ona jest, teraz będę robić polowanie na muchę. Dobra, hop, hop, 20, słuchajcie, za dużo, dajmy 10. Bo musiała się namachać. Hop, hop. Okej, działa, ale zobaczcie, ta sekunda trochę za duża, on się zatrzymuje na górze. Dajmy pół sekundy, przy czym pamiętajmy, że tutaj nie ma przecinków, tylko że są kropki, prawda? Bo to jest angielski projekt, więc muszą być kropki, czyli 0,5, czyli połóweczka. Zobaczmy. Hop, hop. Jest taki efekt, jest wizualny efekt, że ja ruszam kotem, prawda? No ale oczywiście oprócz tego, że on musi podskoczyć, to on musi dać dźwięk, czyli uwaga, wchodźmy w dźwięki. I tutaj mamy... Zagraj nutę, popatrzcie, zagraj nutę. I możemy zacząć od 60. Zobaczcie, tu mamy fajne pianinko pokazane. 60, potem weźmiemy 62, 64 i po kolei. Weźmy 60 najpierw. 60. I teraz słuchajcie, no on może grać na początku, niech zagra, a potem podskoczy. No sprawdźmy. Zastanawiam się, czy to zagra i nie lepiej włożyć w środek, żeby był taki efekt. U mnie troszkę spania. Ja włożę to na przykład pod ten bloczek. U mnie troszkę spowalnia, nie wiem, czy to jest związane z systemem, jak tam u was. U mnie jest pogłos. Dobra, jeżeli jest, słuchajcie, świetnie, to mamy pierwszego kota. I teraz jak się domyślacie, żeby to szybko poszło, duplikujemy i robimy ile? Jeszcze dwa, dobra? Uwaga, na górze klikamy stempelek, przejeżdżamy, możemy na tego kotka nastawić na dół. Wystarczy tego kliknąć. Uwaga, klikam. I mam dwa, tylko zobaczcie, są na sobie, jeden na drugim, przeciągnijcie myszką i teraz jak klikam na kotka pierwszego, to widać, który by jest pierwszy, żeby wam się nie pomyliły, a to będzie ten drugi. Ok, i zanim wygeneruję trzeciego, to zmienić. Po pierwsze, odpinam zawsze, zakotwiczenie wyrzucam. I biorę nowe. Idź do. Czy ja muszę tutaj powtarzać włączenie kamery? Jak myślicie?
Jak myślicie, czy ja w drugim kocie muszę jeszcze raz dać komunikat włącz kamerę? Nie, no i bardzo dobrze. Wyrzućmy ją, bo czasami może to zakłócać albo spowalniać nasz program. Podpinam. I teraz pytanie, co jeszcze powinniśmy zmienić? Kto ma pomysł? Cała reszta zostaje, jeszcze tylko jedną rzecz powinnam zmienić. Słuchajcie, ponieważ chcę zagrać i chcę nutę, no świetnie, wchodzimy w nutę i bierzemy 62. Dobra. I to jest drugi kotek. Robimy trzeciego. Uwaga, stempel. Mogę sobie zduplikować na przykład tego drugiego. Nie ma znaczenia, którego. Tylko uwaga, znowu się nałożyły na siebie. Przesuwam jednego i sprawdźcie, że drugi to jest drugi na swoim miejscu, klikając na niego. A tego trzeciego sobie przesuwam. Dobrze jest. Te moje kotki są troszkę duże i one zajmują trochę przestrzeni, więc dobrze jest rozsunąć, bo jak będziemy ruszać ręką, to żeby nie zahaczać jeden o drugiego. Słuchajcie, jestem w trzecim kotku, w trzecim i teraz muszę zmienić. Uwaga, kotwicę. Daję nową. I oczywiście tak jak tutaj Małgosia podpowiadała, nutę znowu na 64. Dobra, i teraz tak. Właściwie powinno mi działać, a ja zrobię jeszcze taką rzecz. Wiecie, jak powiększyć sobie na duży... ekran, bo mój ekran jest mały. W lewym kostiumie Małgosia, żeby się odróżniały. To jest bardzo dobry pomysł. Ja myślę, że no, nas czas goni. Ja bym chciała troszkę więcej pokazać jeszcze, więc, ale to jest bardzo dobry pomysł, więc dziewczyny jak najbardziej tak. No dobra, ale słuchajcie, lewy górny róg, taki jest prostokącik niebieski. Jak go kliknę, to mam duży ekran i teraz mam troszkę więcej możliwości. No i teraz dobra, no to uruchamiam. Zobaczymy, czy działa. Odsunę się trochę, popatrzcie, żeby mi głowa nie wchodziła. Dobra, ja to tak o. Teraz rękoma, o, odjadę trochę. Ja mam znowu podgłos, bo pamiętajcie, że ja pracuję na dwóch komputerach. Jak wam się to podoba? Dajcie znać. Można głową. No. Działa, super. To dziewczyny, komu działa, zapisujemy sobie projekcik, a ja się jeszcze pobawię. O, jak dyrygent, no? Trochę tak jest. Tak jest. Patrzcie, my nauczyciele mamy wiele wcieleń. Super. Działa. Zmniejszam ten mój duży ekran w ten sam sposób. Ja zatrzymam, żeby było słychać mnie koty. Zmniejszam ekran w ten sam sposób, czyli ten niebieski przycisk, tak? I wtedy wracam do skryptu, widzę skrypt. Słuchajcie, a powiedzcie mi, noc 64, jest, są jakie rejony? Przypomnijcie mi. Szczecinek. Szczecińsko-Pyrzycki. Pyrzycko-Szczeciński, przepraszam. Pyrzycko-Szczeciński, tam. Ok, fajnie, dzięki. To daleko. Powiat Wałecki. Okej.
No, nie będę udawać, że mi to dużo mówi. Ale człowiek się uczy całe życie. Na Śląsk. Słuchajcie, te miejscowości wasze są mało znane. Ja wiem, że u was jest pięknie, no tylko daleko, ale jest faktycznie, macie rację. Ale wiecie co, wakacje idą, więc, znaczy idą, wakacje są, więc być może kto wie. Super. Dobra, dziewczyny, czy projekt jest zapisany? W Będzinie. Małgosia, będziesz w Będzinie, super. No to już jest rzut beretem, jak to mówią, do Będzina ode mnie. Dobra, dziewczyny zapisane. Słuchajcie, zostaje nam 13 minut do godziny 20. Ja was nie chcę bardzo męczyć i ja wam pokażę, jak działa projekt ze wskazówką. Jasne, Małgosia, bardzo chętnie. Słuchajcie, pokażę wam gotowy projekt ze wskazówką. Pokażę wam, jak działa i umówimy się, że jak będziecie chciały i miały teraz jeszcze ochotę, bo wam nie zrobiłam przerwy, to spójnie z niektórymi jeszcze ten projekt zapiszemy i zrobimy go sobie. A zobaczcie, jak on działa, dobra? To ja wam go uruchomię, ponieważ ja go mam zrobionego. W moich rzeczach już zaraz wam to pokazuję. O, jest. Dobra. I teraz słuchajcie, zobaczcie, jak działają wskazówki. Uruchamiam sobie wskazówki. Moje wskazówki są na godzinie 12. I teraz zobaczcie, jeżeli. No, kamera. Ok, już się zaczęłam ruszać, to niedobrze, ale ja będę mówiła wolno. Teraz tak, narysowałam tarczę zegara, żebyście dobrze widziały zmianę tych godzin. Narysowałam dwie osobne wskazówki. Ja jeszcze może wejdę do skryptu i zmuszki. Jest kod, który nic nie robi. On ma pusty skrypt. Jest jedna wskazówka, czyli minutowa. Tu właściwie mam trochę bałaganu, już wam to usuwam, bo to, co jest w tej sce, to tylko to, co widać. Czyli idę sobie do punktu 00, ustawiam kierunek na 90, zobaczcie, co to jest 90. Aha, bo ja tu mam inne kierunki, no właściwie powinna być góra, ale ja zmieniłam kierunek. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Włączam kamerę i teraz zawsze. Jeżeli ruch jest większy od dziesiątki, czyli zrobiłam dość czułą wskazówkę, zaraz zobaczycie dlaczego, to obracam się o 15 stopni. Słuchajcie, 15 stopni tutaj to mamy. To będzie połowa 5 minut, tak? 15 stopni. Więc tak sobie to wymyśliłam. I jak obrócę się o te 15 stopni, to nadaję komunikat. Ten komunikat odbiera wskazówka godzinowa, bo co się dzieje z wskazówką godzinową? Ona musi podążać za moją minutową. W jaki sposób? No przeliczyłam to sobie, że jak duża zrobi 15 stopni, to mała powinna w tym czasie zrobić 1,25 stopnia. To jest o tyle ważne, że jak niebieska zrobi cały obrót, to czerwona przesunie się z 12 tylko na pierwszą. No i oczywiście czerwona ma jeszcze kiedyś zielona flaga, ustawia się również na 90.00. Ja już wam pokażę, dlaczego na 90. Narysowałam sobie taką wskazówkę i to, co jeszcze, na co trzeba zwrócić uwagę. Słuchajcie, o tym wcześniej nie pokazywałam, bo nie było takiej potrzeby. W prawym górnym rogu, zobaczcie tutaj, jest taki celownik.
Jak go nacisnę, to ten celownik, gdzie jest środek obrotu? No i ponieważ wskazówka musi się obracać właśnie w ten sposób, to trochę jak taki sznureczek, to ten punkt musi być zaczepiony tutaj. Nie może być tutaj, bo się będzie odwracać do góry nogami. Musi być tu. I to jest ważne, ten celownik. Wracam do mojego skryptu i teraz powiększę sobie na cały ekran i zobaczcie, jak to działa. Jeszcze raz uruchomię zieloną flagę i teraz spróbuję obracać moją wskazówkę. Ruch jest ustawiony na duszka. I teraz popatrzcie, obracam niebieską, widzicie? Jest niebieska i jest czerwona, zobaczcie. Teraz ten ruch jest, trudno ustawić konkretną godzinę, ponieważ ja ten dałam dziesiątkę, dziesiątka jest czuła, prawda? Ja mogę to zaraz zmniejszyć, tylko na razie Wam chciałam pokazać, popatrzcie, ten ruch. I to jest fajnie, bo dzieciaki wtedy się nauczą, jak ta godzinowa się obraca, prawda? To jest naprawdę super. Słuchajcie, nie róbcie print screena, ja Wam po prostu zaraz link wkleję gotowego mojego projektu, który możecie otworzyć sobie w sieci i mieć gotowca. Dokładnie. Na zabawę z dziećmi. Możecie się, słuchajcie, zatrzymam. Jedyną rzeczą, którą możecie zmienić, to słuchajcie, zmienić tą czułość. Z 10 na przykład na 20. Uruchamiam. I teraz już muszę się bardziej namęczyć, żeby ją przesunąć, ale jednocześnie będzie mi łatwiej ustawić konkretną godzinę. Spróbujmy pierwszą. No i teraz mały ruch. Jest. Popatrzcie. Udało mi się teraz pierwszą godzinę ustawić. To jest fajne. Słuchajcie, macie gotowca. Ja myślę, że tutaj będzie ciężko z dzieciakami jakby wygenerować te wskazówki. To będzie troszkę problem dla nich, bo tam trzeba i proporcjonalnie. Ja zatrzymam, bo ja się ruszam i one się poruszają. Proporcjonalnie. Ale zobaczcie, ja już Wam pokazuję, jak to spróbujcie teraz, już Wam podsyłam, tutaj muszę skopiować, kopiuj i teraz zobaczcie, podsyłam Wam link i teraz dziewczyny spróbujcie to skopiować i wrzucić w swoją przeglądarkę, to tak jak adres www, nie wiem, interia.pl. Skopiujcie cały ten link, wrzućcie w przeglądarce i zobaczcie, komu Wam się ten projekt już w Scratchu, dobra? I dajcie znać. Jestem cały czas spokojnie i nie odzywam się, poczekam, aż dacie mi informację, czy ten projekt się u Was otworzy. Jeżeli się otworzy u Was w Scratchu, to możecie go sobie również zrobić plik pobierz na komputer, żeby nie pamiętać tego linku tutaj. Ale prosiłabym, żebyście spróbowali go przetestować. Czy u Was również zadziała dobrze? Dziewczyny, jesteście tam? Żyjecie? Dajcie znać, czy wszystko ok? Matko, jaką mam minę. Czy się nie zawiesiło? Dajcie znać. Hu, hu, hu.
Halo, halo. Takim jakimś dziwnym ukłonie i Czy słychać? Super. Super.
Halo, 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 dziewczyny, czy jest jeszcze, Dagmara, coś pisałeś, jesteś jeszcze? Zresetowałam, udało mi się. Dagmara, jesteś jeszcze? Ela, jest dobrze, słuchajcie, te projekty zalinkowane, nie wszystkie. Ale Dagmara rozumie, że chodzi o te, które dzisiaj robiliśmy, prawda? Nie wszystkie, ale zaraz spróbuję coś podesłać, bo to były takie moje testy, a nie zapisywałam tego, co robiłyśmy z dziewczynami. Ale coś już mam, poczekaj, już ci podsyłam. Okej. Widzę, że mam pianinko. Zapisało mi się. A no tak, bo ja robiłam online. To już ci podsyłam. Dobra. To jest pianinko. Dagmara, tylko tak. Urucham sobie projekt i zapisz go na komputer. Najlepiej pod swoim pianinko. To jest z tymi trzema kotami, które grały. Ja szukam dalej, a ty zapisuj, co ja tu jeszcze mam. Okej, mam rysowanie. Już ci podrzucam. Jest rysowanie, dobra. Teraz rysowanie idzie. Dobra, idziemy dalej. Co my tam dalej mieliśmy? Mieliśmy zabawy w światła, czerwone i zielone. To już podsuwam. Teraz światła. Dobra, Dagmara, bo ja nie wiem, czy część miałaś, czy nie. Jeżeli coś jeszcze ci do głowy przychodzi, to ja już naglądam. Co ja tu mam jeszcze? Mam ten balon, który odbijaliśmy. No tak, to jest zaleta tego, ponieważ pracując na wersji online, on wszystko na bieżąco zapisuje. Okej. Co tu jeszcze będzie? Zegar był podsunięty. No i chyba tylko ten projekt mamy z kulką i z kotem. I trochę bawimy się w gonitwę. I to by było wszystko, Dagmara, chyba. Bo tam częściowo pracowaliśmy na... uczyliśmy się, czyli właściwie zbudowywane projekty, ale efekt końcowy był właśnie w tych projektach. Więc proszę bardzo, można sobie pootwierać i pozapisywać najlepiej na komputer. Spokojnie, Dagmara, nawet jeżeli coś miałaś, to nie wiem, no zapisz sobie jeszcze raz, żeby nie uciekło. Zawsze lepiej mieć. Jeżeli coś jeszcze masz na myśli, to poszperam, ale wydaje mi się, że już wszystko.
Słuchajcie, jeżeli ktoś jest ze mną jeszcze, nie uciekł. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś jest, jestem, jest, tak jak powiedziałam, do dyspozycji, więc w razie czego piszcie, pytajcie. Proszę bardzo, zapiszcie, bo to potem ucieknie. Możecie sobie pootwierać tę stronę, spokojnie zapisywać. Super, Ewa. Nie wiem, czy Iwonka. Iwonka już poszła, nie miała kamery. Szkoda, bo mogłaby sobie. Iwona, jesteś jeszcze, widzę cię. Iwonka, jak jesteś i słyszysz, to też skorzystasz. Nie wiem, jak ci poszło tamto zapisywanie bez kamery, ale jeżeli nie za bardzo, to masz gotowce.